I witamy bardzo serdecznie w 132. odcinku podcastu Bezimienny. No i co? No i standardowo nagrywamy w tym samym składzie, czyli Christian Kender, a ze mną będzie Rafał Radomirski. Cześć wszystkim. Tomasz Zawadzki. Cześć wszystkich. Słuchajcie, za jakąś godzinę wpadnie do nas Wojtek. E, Gościnnie wystąpi, coś tam może powie. Zobaczymy, czy będzie miał okazję w ogóle o czymś po powiedzieć. E, dowiecie się e, w dalszej części tego odcinka. Aczkolwiek e, uprzedzam, że będzie jeszcze czwarta osoba. E, słuchajcie, e, 26 marzec. E, godziny... O, o całkiem mniejsze. Chyba to jest najwcześniej nagrywany nasz odcinek podcastu w tym składzie Ever. E, bo jest godzina, słuchajcie, 201. 201.5. Normalny czas, normalna pora, i w końcu udało nam się o, o normalnej porze zebrać i nagrać. E, no i słuchajcie, w dzisiejszym odcinku głównie, e, głównie i nie głównie. E, przede wszystkim e, opowiemy sobie, co się wczoraj działo. E, te konferencje są E-Apla i innych tego typu rzeczy. E, troszeczkę sobie o tym opowiemy. Dużo rzeczy się dzieje, to dobrze. Tomek, Tomek powiedział, że będzie chciał, no, stop mówić, więc Tomek będzie mówił, ale Tomek będzie nie mówił tylko i wyłącznie o tym, ale będzie też mówił o grze, która nazywa się Division 2. Mamy troszeczkę, że tak powiem, taki harmonogram, że nagrywamy co dwa tygodnie i nie jesteśmy w stanie wszystkiego wkleić w każdy odcinek. W każdy odcinek, żeby rozpracować dobrze daną grę, więc powiemy dzisiaj o Division 2. W sumie Tomek, Tomek jest w połowie gry, ale już wrzucimy ten Division 2, ponieważ ja już za dwa tygodnie mam kolejną grę, o której chcę powiedzieć, więc nie będzie po prostu później czasu, a, a gra się przedawni. Więc powiemy tyle, ile powiemy. Przynajmniej jesteśmy szczerzy. I tak będzie. Więc słuchajcie, Division 2 to też będzie jako główny, Temat odcinka 132 I, i słuchajcie, standardowo rozgrzewamy się, więc Hyde Park i e, jedziemy, więc Tomek dzisiaj będzie mówił dużo, więc dajmy powiedzieć Rafałowi. Rafał, co tam u Ciebie? No cóż, konsolkowo jest odrobinę przerwy, e, jakieś tam parę gier znowu odpalone w Game Passie i, i, i takie tam pierdółki, natomiast... E, Przyszły komiksy, jak widzieliście, jeżeli jesteście na grupie, to przyszła druga porcja komiksów Transformersów. Eee, tak więc to już jest część czwarta i piąta i, i bardzo mi się podoba ten model i, i dużo jest tego, yy, tego czytania w sam raz, powiedzmy, porcja yy, z takiego zeszytu starsza na, na te dwa tygodnie. Ej, R -R -R Rafale, ja chcę cię jeszcze uprzedzać, czy ty będziesz co, co miesiąc wrzucał zdjęcie dwóch komiksów, które dostałeś? Wiesz co, są ładne okładki, więc czemu nie? Ja? Boże. Wrzuca co wieś. Na razie wrzuciłem bo, bo się... dwa zdjęcia, ja mam... pewnie mi się słuchaj kiedyś znudzi, ale to jest taki jeszcze na razie trochę ha. hype, nie? No może i tak. A weź się ten, weź się na głos czytaj, zrobimy ten audio audiobooki jeszcze, no o, z Nie ma problemu, tak. ale wiesz co, Teksty są tak. On, by czerstwe, to zrobił, on by to One są tak, nie, 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 to, to w ogóle nie chodzi o te teksty, to jest tak po prostu denna, czerstwa fabuła na początku, wiesz, w tych historiach, może kiedyś, ale poziom tego, co, co było w tym filmie pełnometrażowym z 86, a to, co odpierdalali w tych komiksach tam, wiesz, nawet na początku, 82, 83, to po prostu jest, wiesz, jak, jak, kurde, komiks z opakowania, wiesz, płatków do mleka, nie? Przez cały czas, wiesz, i tylko i wyłącznie, wiesz, skamlą swoje tam imiona, żeby pasowały, żeby potem było wiadomo, dziecko wiedziało, jak się nazywa zabawka, którą, wiesz, ma powiedzieć mamie, że chce kupić, nie? Dostać, bo tam, wiesz, do sklepu. No, nieważne. Komiksy są fajne, yy, przynajmniej te. Yy, filmy były, kilka filmów było granych. Yy, byłem na tym Smoku, jak wytresować Smoka Trójkę i, i w sumie takie fajne, można powiedzieć, zwieńczenie historii, yy, która się rozpoczynała przy bardzo młodych bohaterach, a teraz już są oni dorośli to mi się zawsze jakoś podoba. Ale tutaj nawet fajniej polecieli niż, niż w jakichś takich banalnych historyjkach i, i przyjemnie się na to patrzy. Nie wiem, czy to jeszcze grają, ale, ale to jest jedna z fajniejszych animacji. Bo chyba nie mówiłem o tym jeszcze, nie? Żeby no właśnie tak... zastanawiam się, czy nie mówiłeś, Rafał. Nie? No. nie jestem pewny, nie jestem, ale dobra, no, no już leć. Nie no, nie ma co się tu rozdrabniać. Byłem też na Kapitan Marvel, oczywiście. I jak zwykle w pośpiechu wiesz, w pędzie, kiedy lecisz do kina, patrzysz, o jest seans, super zdążenie i tak dalej, to, to, to nie spojrzałem i tak zrobiłem, to znowu wjebałem się na dubbing z przypadku. Cały film nie był dramatyczny w dubbingu, jedynie dwie postacie, czyli Samuel L. Jackson i, i ten drugi, y, który głosy doskonale się tam zna z poprzednich, y, z poprzednich y, różnych filmów, więc y, muszę to nadrobić jeszcze w oryginale, bo, bo, bo... kogo jak kogo, ale nika fiurego wypada. No ale całość jest no jest taka zajebiście sympatyczna moim zdaniem fajne taki lżejsze danie trochę przed Avengersami, których już hype sięga zenitu i po prostu to, to co oni zrobią, wiesz, w kinie, ile tam plakatów wypuszczą i, i jakie będzie niesamowicie, wiesz, spięcie to, to to wiadomo, wszyscy się nakręcają. Ale tutaj historyka mi się podoba. Podoba mi się ta bohaterka, którą wprowadzili, ona ma stanowić jakby główną oś wydarzeń. w w kolejnej fazie, kiedy pozamiatają, jakby tą oryginalną grupę Avengersów, no bo, bo wszyscy chyba wiedzą, że to się już musi, po, już tam po 10 latach skończyć i trzeba wymienić zespół trochę na młodszy. Nie wiem, kto się tam ostanie z niego, ale, ale trochę na pewno więcej z Strange'em, Spider-Manem będzie miała Captain Marvel do czynienia w, w przyszłości. Eee, no i To pewnie każdy już był, kto, kto, kto się na tym nakręcał. Nie wiem, czy, czy, czy ktoś czeka na takie filmy, aż się one pojawią na HBO czy Netflixie, eee, a może na nowej platformie Disney'a, bo, bo to wszystko chyba do tego zmierza, żeby tam się zaraz pojawiło. Eee, takie cudo. Eee, ale w sumie więcej to chciałem powiedzieć o jeszcze innym filmie, o filmie Przemytnik. Yy, najnowszy film yy, najstarszego skurwysyna Ameryki, czyli Clint Eastwood. I, I to jest oczywiście film przez niego również tam reżyserowany, więc, więc można tutaj mocno sobie wyobrazić, że on to wykreował tak, jakby sam chciał coś, coś przekazać. Yy, i powiem Wam, że, że patrząc, że to jest kolejny film, to, to sobie tak dopowiadałem trochę, że o, będzie fajnie, kolejne Gran Turino. Znowu zobaczymy tam jakąś ostatnią kreację, yy, wiesz, tego tego cwaniaka, tak? który tam się, wiadomo, niczego nie boi. No, oczywiście jest, jest takim, wiesz, yy, powiedzmy, że typowym sobą. Yy. Ale jedyne co chcę o tym filmie powiedzieć tak naprawdę, no, poza tym, że, że oczywiście fajnie jest zrealizowany, to yy, to, że faktycznie ma jakąś tam misję do przekazania, coś z czymś się chce podzielić. Trochę sprawia wrażenie, jakby, yy, nie wiem, jakby niósł ze sobą jakąś treść, którą, którą faktycznie ten sam Clint Eastwood chciał się podzielić, mianowicie tam z jakimś wież, przemijaniem czasu, trochę, trochę yy, brakiem możliwości odzyskania straconego czasu, że, że, nie wiem, za mało uwagi rodzinie poświęcił. Yy, no nie jest to tam tajemnica żadna, bo to się przewija ten motyw przez cały film. Ale jest na tyle dobrze zrealizowany, że, że, wyobraźcie sobie, że gdzieś tam po sąsiedzku jakiś, mnie to może aż tak nie dotknęło, bo, bo ja jeszcze jestem stosunkowo młody, ale obok mnie siedział facet, yy, kawałek dalej tam już dobrze po pięćdziesiątce i autentycznie ten film wyciskał łzy z niego, nie? W tym, w tym kontekście. Więc no to, to pokazuje mniej więcej, że poziom realizacji, jakby wywierania, yy, wpływu odpowiednich emocji był, był tutaj dosyć dobrze zrealizowane, tak więc to jest coś, coś innego, coś fajnego. Clint jest naprawdę staruszkiem już i, i tam wygląda tak naprawdę lepiej niż te chłopaki z Walking Dead, co, co Wy oglądacie. E, mniej więcej, żywawszy trochę. Nie, to i... Clint jest stary, no, to, już, to już nawet na Gran Torino, Torino już było widać, że już, że już kończy, finish. No to tu jest jeszcze 10 lat starszy, wiesz, tak na oko, i, i naprawdę wygląda, jakby w dowolnym momencie mógł zejść, a naprawdę widać, że jeszcze sporo w nim jest, wiesz, ikry, i że się świetnie gdzieś tam bawi tą swoją rolą, i, i wiesz, tak jak na początku filmu, wiesz, był, był tam miejscami bardzo wesoły, potem oczywiście różne inne emocje i tak dalej, ale. Przyjemnego staruszka zagrał, nie? To, to spodziewałem się, że już nie będę miał okazji go oglądać na ekranie, bo, bo były takie plotki, że już nigdzie nie zagra i niewykluczone, że to będzie jeden z ostatnich filmów, jak nie ostatni. I chyba dlatego on ma trochę taką, taką misję, bo, bo wcześniejsze też ma jakieś tam przekazy, powiedzmy, niosły, ale, ale trochę trochę bardziej górnolotne. A tutaj schodzimy do, do takiego, wiesz, najniższego, najbliższego nam poziomu czyli po prostu, wiesz, my i, i rodzina, tak? I, I to jest w sumie spoko, nie? Tak na jakąś refleksję tam, wiesz, wysnuwasz sobie po takim filmie, a nie tylko, wiesz, tu, tu, tu łupanka i jakieś inne tam historie. No i to na szczęście było bez dubbingu. Więc, więc można było się tam nacieszyć. Poza tym tam sporo jeszcze innych aktorów fajnych gra. On, on tam nie wyskoczył sobie sam z jakimiś, wiesz, ekipą tylko ściągniętą z Meksyku, tylko tak jak można w Gran Turino było mieć poczucie, że, że tam nikogo innego nie ma nas pod kamerą znanego. Mamy Bradleya Coopera, mamy takiego Hindusa znanego, którego oczywiście nie wiem jak, jak mam powiedzieć, jak on się nazywa. Jeszcze tam parę innych twarzy na pewno się przewija, które, które gdzieś tam kojarzymy z innych filmów, więc, więc całkiem spoko. A jeszcze Morfeusz tam gra też jakiegoś agenta FBI czy, czy coś w tym stylu. No, więc ten film polecam, jakbyście nie wiedzieli, czy, czy chcieli a koniecznie tak, iść. A tak, e, poczekaj, bo wiesz co, Rafał, ostatnio oglądałem dosyć sporo filmów, o których zaraz powiem, ale jak mówisz o tym Morfeuszu, o tam, on tam chyba się nazywa Lawrence Fishburne czy no, tak. no, no, no. Słuchajcie, ja mam wrażenie, zwróćcie uwagę na tą postać. W wielu filmach go widziałem. I dla mnie on w naturalny sposób zamienił Freemana. Oj nie, nie, nie. Nie. Tak. Tak. Bo George Freeman, on chyba, on chyba się nazywał, to był ten, ten starszy murzynek, który był we wszystkich filmach. Morgan by we wszystkim. Tak. Morgan Freeman, boże, sorry. George Freeman. George, Okej, okay, dobrze. George. Dobrze. E, dobrze, więc przejęzyczyłam przyjęzy, się. E, Morgan Freeman, on był we wszystkich filmach. I teraz look, Morgan, wrażenie, Morgan wie, Freeman, on, on, Freeman. On już praktycznie skończył, on, on już, on, ale on był wszędzie. Christian, Morgan Freeman owszem, był wszędzie. Był, tylko że y, zwróć uwagę, że zawsze jego rola była, jak to tam pewne memy opisują, <śmiech> <śmiech> zawsze grał mądrego murzyna tak, Takiego, który jest jakimś twoim Wiesz, no tak, mądry murzyn, który ci daje rady Nieważne, czy jest twoim szefem, czy jest bogiem Czy jest kolegą, ale zawsze wiesz Mądry murzyn daje ci rady I tak faktycznie było Ostatni film, jaki oglądałem to z Morganem Freemanem Wcale nie tak dawno Jak chyba napadali na banki Tak, to też, to, to też właśnie chyba to, to To wcale nie było dawno, więc tutaj nie Wiesz, to, to jeszcze było w ramach tego Chyba tam zeszłorocznego mojego abonamentu Więc to, to nie jest tak, że go nie ma to jest raz, a dwa, że tutaj rola tego Laurensa. on faktycznie na takiego się, wiesz, kaznodzieje nadaje i, i takie role też czasami miewa, ale tutaj, pomimo, że jest szefem FBI, to widać, że, że on w ogóle nie gra pierwszych skrzypców, tylko jest takim szefem, który nie bardzo wie, co się dzieje i, i wiesz, i przytakuje tylko, okej, okay, okej, okay, dobra, zróbcie coś, bo nas wypierdolą, nie? Więc w ogóle nie, nie niesie za sobą takiego, wiesz, jakby tu Morgana wsadzili, to kompletnie by to nie pasowało, musiało być, wiesz, zupełnie inaczej postać napisana więc nie można powiedzieć, że tutaj chłopaki są jakimś wiesz substytutem jeden drugiego no, no to tyle to tyle jeżeli chodzi o filmy, to tyle jeżeli chodzi o komiksy, a jeżeli chodzi o gierki to powiem wam tylko, że strasznie się odbijam od Odysei, no cały czas próbuję w nią pograć, coś tam powolutku, powolutku sobie odkrywam kolejne rzeczy łoję te, te, te poziomy postaci, ale po prostu tak, to jest puste, jeżeli chodzi o, o te questy, które tam są. No, jak Wiedźmin to to nie jest. No. no Wiedźmin to nie jest, ale cały czas usiłuje być. Nawet głupia muzyczka w tle, która przygrywa, to po prostu słychać, że jest inspirowana tym, wiesz, zawodzeniem, yy, które, które jest w Wiedźminie. I po prostu na tylu polach to jest, wiesz, ściąganie. No puściłem wam ostatnio yy, recenzję tej, nie Odysei, tylko yy, Originsa. W wykonaniu klocucha, która, która gdzieś tam wyszła, to on też z tego wiesz. Beke że, że to jest podruba wiedźmina i, i rzuca takie teksty przy, przy tej okazji, że naprawdę, pomimo że nie zdzierżam kompletnie jego dźwięku i, i od samego początku wiesz, irytację jego głos we mnie w, w, wzbudza, to, to, to jednak teksty miał dobre. No. no dobra, to tyle z mojej strony. To co, teraz Krystian teraz dla odmiany? O Boże, ja dla odmiany. Dobra, niech będzie. Zacznę od filmów, Zacznę od filmów? Co to był jakiś zew godowy, e, e, się, ja Nie już On już odpierdala, on sobie zrobił, wiesz. E, kurde, nie, bo, bo, słuchajcie, bo bo się zdziwiłem, tak, że tutaj Rafa mnie atakuje, no to już już wezmę to na swoje barki i będę ja. E, dobra, jak ten jak, za, za... jak Wojtek zawsze nieprzygotowany wiecznie kurwa do tego pytania, co co u ciebie? Kurwa, oni się mnie pytają. Słuchaj, obejrzałem ostatnio filmy, dosyć sporo, więc zacznę od filmów. Powiem o czterech filmach. Powiem po prostu o, o niektórych niewiele, o, o, o niektórych może troszeczkę więcej. Będę mówił od najgorszego, którego oglądałem. A na koniec tylko chcę powiedzieć, żebyś ty nie wjechał w ten temat, bo jedną rzecz wszyscy we trzech oglądaliśmy na Netflixie, prawda? Jeżeli mówimy o pewnych seriach animowanych, to, to może to wspólnie wrzucimy jeszcze gdzieś na koniec. Jeszcze eee. on ten na pewno tego nie obejrzał, nie znając Krystiana. Nie no, ale ja, ja już w ogóle nie wiem, o czym wy mówicie, o czym, o czym wy myślicie w ogóle. To, no o robotach. O, A, o, o wiem. O... A wiem, o... nie, nie, jeszcze nie, jeszcze nie. Jeszcze nie. No to, tak, tak. Widzisz, tak. Widzisz. no widzę. No, ale to ale, ale, ale możecie dowód, powiedzieć, wiesz, tak? Do, możecie do powiedzieć, nie, No to, to, to jest piękna rzecz, co się wydarzyło, ale to u, u Tomka zostawimy. Eee, dobra, więc słuchajcie, pierwszą rzeczą, którą obejrzałem, to jest Johnny English, trzecia część. Rafał, oglądasz to? Nie. Chyba nie nie. nie. nie odróżniam pierwszej, drugiej i trzeciej. Dobra, więc słuchajcie, to jest w ogóle najsłabszy Johnny English. Jeden z najsłabszych filmów Rowana Atkinsona. I w ogóle ja, ja miałem wrażenie, że to jest humor dla takich 60-70-latków. Że oni się śmieją z takich. No takich, ale Jaś Fasola jest takim humorem. Nie, a ale Jaś Fasola, nie, ale Jaś ma jest, dobry John humor. English, John, John, English, jest taki... John English od początku był Jaśem fasolą z gadżetami, no nic. Nie, innego. nie, 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 o nie, Rafale, to są dla mnie dwa zupełnie inne filmy. Ee, Jaś fasola był głupi, taki gu, głupi, kompletnie głupi. głupi, A tutaj Johnny English on jest taki głupi, ale w sumie mu coś tam wychodzi. Więc nie, nie, kompletnie nie. O, e, tak czy siak? To ostatnia. Ja część... chyba zapomniałeś jak Jaśu Fasolowi wychodziło wszystko. To, on to w ogóle był mistrzem, no ale nieważne. No nie wiem, już, już, już te części były bardzo, bardzo, bardzo dawno. Znaczy ja mówię w sumie o filmach, bo nie, nie mówię o tym serialu, bo ten serial był to w ogóle było głupkowate strasznie. Ale, ale, słuchajcie, no, ten humor Jonnego Englisha, albo ja nie ogarniam, ale ch chyba nie to, że nie ogarniam, bo widzę, że to jakieś 5,5 e, na, na 10 wszędzie, wszędzie ma ten ostatni Johnny English, więc chyba, e, więc chyba coś w tym jest. Tak czy siak, słuchajcie, odradzam, e, myślałem, że będzie dobra, ale jest beznadziejny, naprawdę jest beznadziejny i nie oglądajcie tego. E, słuchajcie, to, to jest, to jest najsłabsze, co obejrzałem. E, później e, taki film nazywa się Potrójna Granica, on jest na Netflixie, obejrzałem go sobie. Nie wiem, czy oglądaliście. Macie Netflixa, macie. Ja się przymierzam do tego, wiesz? No to, no to, słuchajcie, obejrzałem ten film i, i to, jest, to jest, przede wszystkim fajnie, bo, bo są te znane, ci znani, ci znani, aktorzy. Jest Ben Affleck, jest, dziękuję, reszty nie znam, ale kojarzę przynajmniej. Tak czy siak, fajny film, fajnie to się rozgrywa, dopiero tam po połowie film się, film się nakręca i coś tam się dzieje. Jest jedna dosyć taka scena, że, że myśli sobie What the fuck I faktycznie taka jest Ale właśnie, właśnie gdzieś tam pod koniec ten film się nudzi Czegoś tam zabrakło, żeby było Takie większe pierdolnięcie Bo właśnie w pewnym momencie kończy I tak no, z dupy się kończy po prostu, i tak nie wiesz, what the fuck. I właśnie, właśnie tak później, później zaczyna się coś takiego. Ale mówić. Netflix ma to do siebie, wiesz, że, że te metrażówki od Netflixa to one tak wiesz, się rozkręcają, rozkręcają i tak, jakby zabrakło tej pary na zakończenie. Dokładnie, to już przy kilku był, był, filmach był, też to mówiłem. No. no. Tak, tak, tak. Więc, więc, ty, temu faktycznie tego brakuje, aczkolwiek, no, ci aktorzy dają radę. Fajnie zobaczyć tak, tak dobrych aktorów, bo kojarzymy z, z ich, z różnych pełno, pełnometrażowych filmów, jakichś tam wysokobudżetowych, więc jest bardzo fajnie. Jak najbardziej polecam, to jest bardzo fajne, sensacyjne kino, jeszcze na Netflixie za darmo, fajnie sobie usiąść, dwie godzinki, pyk mija i w sumie bardzo przyjemny czas. Więc jak najbardziej. Słuchajcie, obejrzałem Antmena ostatniego, ale chyba Rafał ty mówisz o tym Antmenie, nie? Tak było. No, więc, więc tylko powiem, że bardzo dobrze się przy tym bawiłem i, i dla mnie dla nie, mnie mówię tego, że, że... Z jest zajebista. Tak. E, pomimo tego, że ta postać jest z dupy kompletnie, e, to, ale to, to naprawdę o to chodzi. Ona zajebiście się mi... jest taka, wiesz, czapy. Zajebiście mi się tak, tak, tak. E, zajebiście mi się to ogląda i, i, i dla mnie jest super. I szczególnie e, po, opcja po napisach była w ogóle wyje, wyjebana. Pamiętasz fale Op z opcją po napisach? Były dwie nawet. Były dwie, ale chodzi mi o, te, o ten. On tam sobie gdzieś skoczył, nie? I ten. No dobra, no tak czy jak to wszystko było nawiązanie do, do, do Avengersów nowych. Eee, I słuchajcie, i ostatni filmy, które oglądałem, a to było wczoraj, to był Venom. I Venom faktycznie był najlepszy. Venom był najlepszy pod dwiema rzeczami. Przede wszystkim, bo to jest Venom i, i było dosyć brutalnie, aczkolwiek brakowało tego większego pierdolnięcia. Niestety, tam było chyba jakieś PEGI 13 czy coś. Z jednej strony brakowało nie... flaków i krwi, ale z drugiej strony. Brakowało. Opierdalał było... ludzi bez zgryzienia, nie? Tak, tak, tak. Było dosyć mocno, było dosyć ostro. Eee, można mieć jakieś tam koszmary dla, dla jakichś tam, nie wiem, trzynastolatków. Wydaje mi się, że jakieś koszmarki coś tam może być. To nie jest jakiś taki... Eee... Że tak ty, powiem, ale ma ty Marvelowy to typowo film. Bo w kinie raczej no tego wczoraj. nie znalazłeś, czyli w domu. Nie, 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 w kinie nie, nie. Wczoraj sobie kupiłem na Blu-rayu za 100 zł film i sobie obejrzałem. więc ale jakieś miałeś nagłośnienie dobre, bo przy, przy tym... Miałem, kompiletyz... miałem. No właśnie, poczekaj, poczekaj, bo, bo, bo no. powiedziałem o pierwszej rzeczy, tak? Pierwsza rzecz, że, że po prostu to jest troszeczkę inny Marvel niż go znamy, więc wiadomo, że będzie gdzieś z boku zero nawiązań do Avengersów. No i druga rzecz, najważniejsza, jak Transformersy uwielbiam ze, ze względu na tego jebanego Optimusa Prima, jaki on ma głos, tak Venom głosem to mnie po prostu rozjebał, jest tak świetnie podłożony ten głos, jest po prostu sam Venom, ta postać tego Venoma, to, że siedzi mu w głowie i tam do niego gada, no to po prostu jest dla mnie rewelacja i uwielbiam takie motywy, uwielbiam, eee, tak. Ale dźwięk swoją, Poza tym swoją, ten dźwięk prawo. cały czas, nie wiem jak to było słychać. Tak, domu, jak on mu mówi w głowie e, na przykład. Ale to tak? właśnie to cały czas brzmiało, że ten dźwięk się rozchodzi z każdego miejsca, czyli nie z przodu, lewo, prawo, tylko jakby centralnie w twojej głowie od razu, nie? Tak, tak efekt kina tutaj. Tak, 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 tak tak, 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 tak. I też więc... miałem takie wrażenie i tym, i tym głosem się naprawdę zaerałem e, Venom, a ty Venom, grałeś w tego w Hellblade: Senua Sacrifice? Poczekaj, poczekaj Tomek, bo ja teraz mówiłem a Ale o grałeś w to? Ale grałeś w tą grę? Zaraz nawet o tym powiem. Aha, no, no bo jak, masz, jak lubisz głosy w głowie, no to, no to to dosłownie taka gra, nie? Jest, co tam gadają w głowie duże głosy. A, ty mówisz o Hellblade'zie, tak? No o, dokładnie, o, tej o babce, Age O tej Sin babce, Sin tak, 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 to. tak, tak. To. tak, 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 tak. Bardzo co? skojarzenie z Venomem na miejscu tutaj. Aha, aha, aha. No to, o, to widzisz, to, to, to będę miał na uwadze. Wiesz co, ehm, ehm, mam tą grę, E, ale po prostu nie ma miejsca. Ale, ale wezmę to pod uwagę, jeżeli faktycznie są to takie motywy. Bo nie, nie wiedziałem, nawet widzisz. E, no, więc słuchajcie, to tyle jeśli chodzi o, o, o filmy. Więc tak, z Venomem się bardzo, bardzo mile zaskoczyłem. I teraz czekajcie, bo muszę sobie odpalić, w co ja ostatnio grałem, bo to tyle tych gier jest. No dobra, może, może zacznę, że już kończę celokować gadowora i powiem wam, że jak wybijam te Walkirie, jest ich dziewięć, jestem już przy siódmej, siedem już zrobiłem, to powiem wam, że naprawdę ten gadowor jest trudny. I nie, nie sądziłem, że tak powiem, ale, ale dał mi trochę kość i nawet się zdziwiłem, że God of War może być a, aż, aż tak skomplikowany, nie? E, pod względem mechaniki, bo jednak co, coś tam się dzieje troszeczkę trzeba pokombinować i, i w sumie bardzo fajnie, że, że się coś takiego stało, więc mm, słuchajcie, God of War to na tapetę. Oczywiście co jakiś czas Magic: The Gathering Arena na kompie. Jeżeli kompa mam zajętego, to sobie gram. Wiadomo, Apex Legends, mamy nowy sezon. W sumie z tego co się orientuję, to ten sezon wygląda tak samo jak Fortnite, czyli powiedzmy, wbijamy levelę, dostajemy poziom i jeżeli mamy za 42 zł, powiedzmy, czy za 40 zł odblokowanego jakiegoś tam sezonową przepustkę to będziemy dostawać jakieś skórki jeżeli nie, to nie będziemy dostawać więc, no ale, no ale to, to wiadomo, będziemy dostać jakieś głupoty, ale ale żadnych takich przedmiotów no ale o to w tym chodzi tak? 40 zł to nie jest dużo i sporo osób po prostu chce zapłacić, żeby poczuć się tak jak Tomek, że wspieram twórców, bo zrobili dobrą grę i ja to rozumiem nowa postać jest, sobie tam skacze no fajnie, fajnie Wydaje, wydaje mi się, że, że jest dobrze zbalansowana. Sporo osób w nią teraz gra. Jest dosyć szybka. To, że się leczy w automacie, to też jest spoko. Eee, aczkolwiek, jest, zawsze tego lutu jest dużo, więc, więc to też, no, no, ale, 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 ale i tak jest w porządku. Więc Apex od czasu do czasu. Aczkolwiek teraz zostawiam tego Apexa, bo. Bo chcę po prostu nadgonić normalne gry. I słuchajcie, odpaliłem sobie Sekiro eee, Shadows Dice, Die Twice. Eee, i tak, czytałem, że, że to jest najcięższa w ogóle gra z Demo Souls, Dark Souls, Bloodborneu, i innych tego typu pedałów, niochów, i in, in, innego tego typu badziwia. E, pograłem jeszcze zbyt krótko, żeby, żeby się stwierdzić czy coś. Na razie idę, e, ale jeszcze do żadnego bossa nie doszedłem, ale na, na razie idę, zabijam. W ogóle bardzo podoba mi się ta mechanika walki, jest naprawdę fajna. E, no i na razie... Jestem na tak i będę na pewno w to grał. Na, na razie nie przeszkadza mi poziom trudności. A mogę tylko powiedzieć, że czuję to, to takie trochę toporne chodzenie, bieganie, skakanie. No i ta grafika pogadawało, że no... No to nie jest taka już, to, to nie jest zbyt dobra grafika. Eee, no, ja, ja w ogóle mam też wrażenie po tej grze, też po metro to już szczególnie, ale po tej grze też mam wrażenie, że moja czwórka się już naprawdę starzeje. Że, że po, w tym Sekiro, jeżeli ginę, no to powinien być szybki respawn, bo z, bo z pewnością to jest gra, która w której się dużo ginie. I kurczę, no czeka się tych kurczę, nie wiem, 15-20 sekund. Powinno być to moim zdaniem, moim zdaniem, szybciej. No i wydaje mi się, że na, na Pro jest, działa to trochę lepiej niż, niż na moim starym czwuraku, ale co zrobić? Na no pewno. No, no, ja to o... czuję po Odyssey i też mnie tak loadingi tam denerwują. No, no, więc wydaje mi się, że, że już po prostu na czwórkę robią, bo muszą, tak? Ale, ale tak chyba więcej paradyzji na pro. No, ale to jest oczywiste. E, słuchajcie, o, o więcej o Sykiry opowiem w następnym odcinku, ponieważ zbyt e, krótko grałem, a na pewno chcę o tym powiedzieć. E, więc w sumie to tyle z takich rzeczy jeszcze około, około biegunowych. Nie, nic mi się nie wydarzyło. Możemy mówić dalej, nic nie wygrałem, dobra, okej. Okay. Więc Tomaszu, co tam u ciebie? Tomek, ja mogę tak, słucham. Pytać, ci dać Ci jedno pytanie, zanim zaczniesz? Nie, no możesz. Jak w Odyseję grałeś, yy, mowa była o tym balansie postaci, ale zdarzało Ci się no. sięgać do, do, do jakichś tam zamków, wrogów i tak dalej, którzy mieli powiedzmy te trzy poziomy czy cztery poziomy wyżej. Tak, jak najbardziej. I właśnie denerwowało mnie to, bo w ogóle nie zwracałem uwagi na jakim poziomie są, no tylko wiesz, idę, 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 patrzę jakiś ciekawy punkt, no to podchodzę i coś tam próbuję zrobić, i dopiero po chwili się kumam, że wiesz, oni są 5-6 levelów ponad mój poziom, i no, no, no ale powiedzmy, się przy się tym, tym, nic tego nie zrobię, nie? nie przy, przy załóżmy takim mniej jeden poziom, tylko, tylko więcej tam 3-4, to udawało ci się coś ogarnąć? Żeby ich pokonać, czy coś? Jakiś trik, sposób? No ciężko, tylko że no zawsze zaczynałem od zabójstwa z tego, nie? Po cichaczu, tak. To praktycznie wiesz, jak nie, no. jak nie cały, to chociaż połowa pasku schodziła i wtedy na dobitkę, nie. Więc, no, no ale nie jeżeli jest tak ekipa grać. cała w zamku, no to od razu jest alarm wtedy. No tak, tylko że musisz wtedy pułapki podłożyć pod te, wiesz, pod wzywanie posiłków i musisz ich wybawiać z tych miejsc. No jest kombinowania, tak da radę, ale no. ja się tak wbiłem wiesz, do jednego, solid, Wbiłem się do jednego zamku, jak, jak... Ale, ale strasznie miałem w kurwa jakoś na tą grę. Nie chciało mi się wtedy biegać tam, wiesz, po raz kolejny czegoś powtarzać i, i wiesz, jakoś tam się zaczajać na nich. Wbiegłem na górę i tam była taka dosyć wysoka drabina, tylko, tylko po tej drabinie było wejście na górę. No i wyszło no na to, że i, i, stałem przy tej drabinie i wszystkich z kopa Spartaninem, wiesz, o cztery poziomy no. wyżej, jednego, drugiego, tam króla z koroną i tak dalej, wiesz, po kolei wszyscy spadali i ten upadek ich zabijał, bo upadek jest na jakiś procent życia chyba ustawiony, wiesz, jeżeli chodzi o, o uszkodzenie. Więc ale, kopniak ale, nic mu słuchaj, nie dawał uszkodzenia, spadał na ziemię, gleba, jeden, drugi, piąty, zszedłem, zabrałem wszystko. To jest najlepszy sposób ale, tak że. No dokładnie, ale słuchaj, wcale się nie czuj winny. my mamy już ponad 30 lat i dla nas taka taktyka jest, wiesz, taki handicap. My tak możemy grać, nie? Więc jak najbardziej Ciebie rozumiem. <laughs> A ja się zdziwisz, ale raczej znaczy się zdziwisz się nie zdziwisz? Ci, co są na grupie, wiedzą, że Wiedźmina znowu zaczynam odpalać i tym bardziej, w, można powiedzieć, że w wersji Ultimate, nie wiesz, tam Definitive Edition, bo e, mam na Xboxie One Xie i zapomniałem, że ta wersja nie dość, że była wzbogacona o tekstury 4K, e, jakieś lepsze tam efekty i tak dalej, to jeszcze ma drugi tryb, który ja oczywiście uwielbiam. Jak, jak masz do wyboru na konsolach dwa tryby do grania, zresztą wiecie o tym kurwa, piękna sprawa. E, drugi tryb to jest 60 klatek i no na ogół Full HD to chodzi, tak? Tam troszeczkę rozdzielczość podbija się w górę, ale jest to okolice Full HD. No i, i powiem Wam, że ile ta gra już ma 3 lata. Chyba już tak coś się zbliży. 15 do tej rok, trójki, no to czw nie? czwarty rok zaraz będzie. No to czwarty. No to słuchajcie, no to jest czteroletnia gra, która w tym momencie praktycznie nie ma się czego kompletnie wstydzić, tak? No jakby ta gra wyszła dzisiaj albo wczoraj, no to, to, to no nie byłoby w ogóle żadnej różnicy. Ta gra się naprawdę bardzo ładnie zastarzała. Nie wiem na ile to jest zasługa tego, że gram po prostu na, na konsoli, która troszeczkę tą grę udoskonaliła, jeżeli chodzi o prawę graficzną. Ale Jezus, tam są te widoki, jak to wszystko działa w ruchu, no to jest ten Wiedźmin, tak? No, Zaczynacie grę i jest ta muzyka. Wiem, Krysten, nie wiesz o czym mówię, ale mam nadzieję, ale że. Jak ją przez 200, się 200 godzin usłyszysz, że mam się dowiedzieć. No, no to to więc... już robi. I, I po prostu, no, jestem znowu w tej grze. No słuchajcie, mam rozkopane Division 2, w którym bardzo fajnie się bawi, ale to jest zupełnie inny gatunek. I włączyłem na chwilę dla próby, dla sprawdzenia, jak ta gra wygląda, Wiedźmina. I już mam plan, że że po prostu od nowa tą grę ukończę. Bo na tyle długo minęło czasu, że powiedzmy sobie większość zawartości zapomniałem, jakie tam były questy i o co chodziło. Eee, Poza tym no większość plan, miałeś żeby... z wyborem, więc możesz sobie wybierać teraz Dokładnie. inne historię, nie? Tylko, że, tylko, że mam jeden mały dylemat moralny, czy grać w 60 klatkach, czy grać w rozdzielczości 4K, ale niestety nie pomaga mi w tym momencie to, że widać różnicę między tą wyższą rozdzielczością a szybszą klatkami. Czy dużą tak. różnicę? Tomek. No, powiem Ci tak, jeżeli chodzi o większość gier, w których masz możliwość wybierania 4K, a, a lepszy klatkaż, na przykład wiesz, w tą Raiderze, e, no to tych różnic aż tak dużo nie ma. Najwięcej różnic jest w jakości tekstur, które rzeczywiście widać. A w Wiedźminie jest tu sytuacja taka, e, że tam jest pełno roślinności, są te krzaki, są drzewa, no, no po prostu Wiedźmin na dzień premiery e, duży downgrade zrobił, jeżeli chodzi o roślinność, ale w tym momencie no, widać, no, no słuchaj, to tak jakbyś w rozdzielczości 4K mógł policzyć każdy każdy listek na drzewie, a w Full HD masz po prostu taką już zieloną plamę, nie? Więc to się rzuca w oczy masakrycznie. Eee, i nie wiem, nie wiem, no, 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 no to, mam dylemat. No to co to 4K, no Tomek, boże. No tak, ale z drugiej strony, jakby zobaczył to, rygę, jak ona chodzi w 60 klatkach, to masakra. Z jednej strony już chyba po części kumam Wojtka, nie? Dlaczego on napierdala w te, w te, w te w komputery, nie? Jak tam takie możliwości są, no to... No, mam nadzieję, że przyszła generacja konsol, tak jak wam mówiłem, że nie będzie... A będę RTX miał miał wyboru, miałeś włączony? Czy... Miałem włączony, tak, miałem włączone, tak, miałem włączony. Wojtek nie umie, nie, mo nie może włączyć, a ja mogę włączyć. Jaki RTX? <laughs> no, ale... Co, co, co mówisz? Jaki RTX? Ty spałeś na RTX. ostatnim odcinku? Nie, no nie, Chyba no ale, tak. Aha, no dobra. ale to, to miał być żart, Rafał, tak? Tak. Aha, okej, okay, dobra, sorry. Okay, no nie no i teraz tak, badumc. I, dobra, okay. I słuchajcie, i mam nadzieję, że przyszła generacja konsol, jeszcze raz się powtórzę, nie będą dawać mi wyboru w 4K czy 60 klatek, tylko po prostu ja to będę miał w standardzie, tak? Będę miał rozdzielczość najwyższa, jaka jest możliwa, ze wszystkimi efektami. I w najszybszym klatkarzu, tak? Ale teraz oczywiście głową w mur, ścianą je i to się nigdy nie wydarzy, nie? No bo to, 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 no to konsola musiałaby 3-4 tysiące kosztować, żeby tak to było, więc wydaje mi się, że pewnie znowu będziemy w nowej generacji konsol zmuszeni do wyboru, czy, czy szybsze nie. klatki, czy po prostu lepsza mo rozdzielczość. Mo nie? Może tak być, Tomku, jeśli konsole nie wyjdą w przyszłym roku, tylko za dwa lata. To no możliwe. To możliwe. może jeszcze tak będzie, bo wydaje mi się, że, że nikt się nie spieszy kurde do wydywania tych kotów za bardzo. No ale niby w tym roku jak będą zapowiedzi, no to, to, to akurat mały początek roku w sumie. No to jak wyjdą w 20, to wiesz. No w 20, ale w 20 jak wyjdą też to jeszcze nie będzie to co Tomek by chciał. No, no ale, ale w 20 tym, na koniec, jeszcze... tak. O tym, co wychodzi, też porozmawiałem sobie w wiadomościach, bo tego jest po prostu masa wysypało przez te dwa, trzy tam dni. Eee, ale Wiedźmin 3 tak. Nadal, nadal po czterech latach ta gra robi i ludzie, którzy jeszcze w niego nie zagraliście, to zagrajcie, Krysten, słyszysz? O, o, o. Graj, graj, graj. Ja eee... właśnie mam ten problem, że ja mam większą ochotę odinstalować tą odysyję i ściągnąć znowu Wiedźmina niż, niż kończyć tą grę. Jedynie co mnie tutaj trzyma, to że gram tą panienką i, i dobieram się właśnie do pierwszej jakiejś lesbiki, więc wiesz. Tylko ciągle mi coś każe kolejnego robić, nie chcę, iść, nie chcę iść do łóżka, tylko mówi, nie no weź mój ojciec umiera, to jeszcze przynieś mi tam zioła, kurwa, no wiesz. A ty no. dalej teksty, dawaj, chodź się, pobzykamy. Kurwa, takie głupie są te teksty, czerstwa Jezu, kto to tam pisał. No. Eee, no i oprócz grania w Wiedźmina, to pograłem jeszcze w jedną niesamowitą grę. Mm w kolejnego Battle Royale pograłem. Nie wiem, czy, czy, czy znacie ten tytuł. Ja, w ale pograłem w co? W nowego Battle Royale Aha, pograłem dobra, sobie. No. Okay. Więc e, tak, ogólnie jeżeli chodzi o grę, to jest 99 zawodników. E, nie mów, że, nie sam mów sam że tą ekran. grę grałeś. To ci wysłałem. <laughs> nie, słuchajcie, pograłem w Tetris'a 99. No to wysyłałem ci o tym. No, Wysyłałeś? Tak, cieszę no. się. Wysyłałem, no. Z okazji, z okazji tego, że na Nintendo wyszło demo z Platon dwójka, jakaś tam specjalna edycja, mogliście ją pobrać, tylko że jak wiecie, z Platon to jest gra przez, przez internet z innymi graczami. No i żeby grać, to w tym momencie Nintendo sobie życzy pieniążki za dostęp do internetu. No i żeby jakoś tego z tego wybrnąć, to podczas pobierania dema, znaczy w sumie można to połączyć z kącikiem ogrodnika, nie, dostajecie kod na tydzień dostępu do, do Nintendo Online. Skorzystałem z tej opcji i szybko pobrałem sobie Tetris 99. Włączyłem tą grę, pograłem 10 minut i wypierdoliłem. Tak myślałem, tak myślałem. Słuchajcie, ja do Tetrisa nic nie mam. Ja się wychowałem na Tetrisie. Ja miałem Gęboja tego z zielonym ekranikiem, gęboja Klasika, dostałem go na gwiazdkę. Eee, Ale od, 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 od mojego kuzyna z Niemiec został do mnie przysłany razem z Mario i razem z Tetrisem. Więc wyobraźcie sobie, że przynajmniej przez nie wiem, z rok, dwa lata, może więcej, grałem tylko w te dwie gry, bo w Polsce nie było gier dostępnych, więc Tetris'a uwielbiam, mam go wykumanego i naprawdę sprawia mi ogromną frajdę. Pograłem w tego Tetris'a na VR i to jest przepiękne. To jest, oj, to daje tak radę, Krystian, wiem, jest, że ty jest, to ja grałeś. Jest, że jest. No, czy, no mam, mam. No właśnie i po takim dobrym Tetris'ie włączyłem Battle Royale w Tetris'ie, kurwa, nie? I, i słuchajcie, najgłupszą głupotą tej gry to jest to, że jak ci dobrze idzie w tą grę, co, hello, powinno dobrze iść, jeżeli grasz w Tetrisa i dobrze ci idzie, to jest dobry, tak? Dobry gracz. Jeżeli dobrze ci idzie, to wszyscy gracze skupiają się na tobie i wysyłają ci klocki. Bo mechanika gry polega na tym, że za każdą e, usuniętą linię możecie wysłać Tą linię do innego zawodnika. No typowe Battle Royale, tak? Zabijacie innych, i inni zabijają was. Możecie wybierać spośród tam czterech kategorii. Ludzie, którzy, którzy są atakujący, możecie im wysyłać te klocki. Możecie wysyłać klocki tym, którzy się bronią. Możecie wysyłać klocki tym, którzy są prawie na granicy śmierci. I możecie wysyłać randomom, tak? Macie takie cztery, cztery możliwości, do którego te, te klocki pójdą. No i praktycznie to się sprowadza do tego, że jak ci idzie dobrze, to wszyscy się skupiają na tobie, i kurwa giniesz. Jak ci idzie źle z kolei, no to giniesz, bo idzie ci źle, tak? I sam przegrywasz, bo Tetris ci, no po prostu nie potrafisz y, usuwać linii, nie? I w tą grę najlepiej jest nie grać. Zostawić pada, niech te klocki sobie spadają powolutku, powolutku, jak tak będzie połowa graczy, dopiero wtedy zaczynasz grać i od nowa ten sam cyrk, nie? To jest tak losowa gra, że no po prostu, no... Totolotek jest chyba mhm. jest większa szansa, szansa na wygranie w Totolotka niż kurde w tego Tetrisa Battle Royale nie ten Tetris 99 więc tu jestem ogromnie zaskoczony, bo potencjał w ogóle sam koncept gry nie Tetris, Tetri, Tetris z innymi ludźmi, gdzie sobie przeszkadzacie i pomagacie i, i Battle Royale, tak to nazwane, że wygrywa tylko jeden z 99 ludzi no powinno być coś fajnego, ale no po prostu to, to jest bez sensu ta gra, tak? No nie wiem co powiedzieć no, Ale po serio, po prostu, 10 minut po tylko poświęciłeś sensu, co... czy popróbowałeś dłużej? Nie, no wiesz, znając mnie, no to ja tylko tak mówię, że 10 minut i wyszło z dysku, no pograłem troszeczkę dłużej, no bo, no bo no, no mnie zaszokowało to, że tak szybko dostaję podupie i odpadam, nie? I pod, podchodziłem pod różne taktyki, nie? Wiesz, na początku nic nie robić, za tej ony tygrys, tam tutaj cicho, kurde, tu tu, 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 nagle wysyłam komuś bombę i nic. To też może najlepiej no, to jej działa, córce to wychodzi. Jakiej dałeś komuś? Jeszcze nie dawałem, ale wiesz, co muszę chyba spróbować, nie? I coś czuję, że chyba większe szanse będzie miała ode mnie. Ale jeżeli kogoś interesuje Tetris. To niech sobie ściągnie jakiegoś innego Tetrisa, bo, bo to jest bez sensu, tylko będziecie się denerwować, tak? To, to jest gra losowa i, i bez sensu. No, no, no po prostu nie wiem co powiedzieć. No, kurwa, bez sensu Tetris i tyle. Mm. A co jest jeszcze bez sensu, to wam powiem tak, ban na grupie dostałem. Wiedzieliście o tym, wszyscy wiedzą. A na jakiej, bana... na jakiej grupie? Na naszej grupie, na naszej wspaniałej grupie dostałem bana. Rozumiem, przez trzy dni nie, nie mogłem nic komentować, nic umieszczać, a dostałem tego bana za umieszczenie przerobionego zdjęcia mojego pada Elite do Xboxa, namalowany w, no powiedzmy sobie, Ala motyw z, z tej sławnej, niesławnej strzelaniny w Nowej Zelandii, tak? Wtajemnicze nie wiedzą o co chodzi. Jak, jak wtajemnicze nie, nie wiedzą, to, to, to trudno nie powiem wam o co chodzi. Taka akcja. No i dostałem za to Bana. Co jest w tym wszystkim śmieszne, że powiedzmy, no uraziło Was takie zdjęcie, no, to nie było tam nic obscenicznego, nie było nic wulgarnego. Znaczy, znaczy, wiesz, Tomku, to jest specyficzna grupa też, tak? Ale wydaje mi się, że może być znalazł znaczy... taką grupę, w której ewentualnie kto kogoś mogłoby to w jakiś tam sposób urazić. Ale, ale, My to, no, ale to w czasach. Ale to w, w całym tym komentarzu, w ogóle w, w całym tym wpisie robiliśmy sobie z tego bekę, tak? Dokładnie. I, no, ale wpis został i, i, najpierw i... usunięty. Odgórnie, tak? bo automat Ale był. Ale cały, cały został usunięty? Cały został Tylko usunięty, komentarze. dlatego że. Nie, cały został usunięty, dlatego że ja w e, tytule ogólnie wrzuciłem zdjęcie jako zrzut ekranu, tak? A, no Z tak, filmiku, tak. więc od razu była twarz tego zamachowca, i ta twarz została wyłapana przez automat. I podobno e, gdzieś tam czytałem o tym. On w ogóle, wiesz, 20 minut na żywo to robił na, na Facebooku bezpośrednio transmisję. Dopiero potem to poszło, to, wiesz? był. No streaming. mówię, był na początku na żywo streaming, kilkaset osób go oglądało i nikt w ogóle podczas samego zamachu, to nikt tego nie zgłosił. Dopiero potem to sobie wisiało i zaczęło być, wiesz, ciśnięte, więc jak widać, to nikomu nie przeszkadzało, tylko mu tam pewnie bili brawo czy, czy coś, nie? Znaczy ja, wiecie, ja rozumiem o co w tym wszystkim chodzi, nie? Że, żeby no po prostu nie propagować no po prostu terroryzmu i tak dalej, nie? Eee, ale sam fakt, że za zdjęcie potrafisz dostać trzydniowego bana, a sami wiecie, że na Facebooku jest tak, tak, takie, taka kupa mułu, jeżeli chodzi o takie akcje, jeżeli chodzi o skamy, jeżeli chodzi o filmiki ze zdjęciami, gdzie gdzie wiecie, dzieciaki kurde zabijają zwierzęta i to możesz oglądać. E, najśmieszniejsze jest to, że Pewnego dnia postanowiłem sobie parę takich filmików pozgłaszać nie? i zobaczyć, co Facebook z tym zrobi. No i słuchajcie, był filmik, gdzie włączacie i, i gościu trzyma psa na smyczy i kręci w, kręci w nim, wiesz, jak, jak lasem wokoło. Ten pies tam już po prostu trup na miejscu. Eee, komentarze oczywiście jak to zawsze przy takich filmach, połowa, o, super zajebiście, a połowa, że co za co za, co za e, masochista. Nie? No i zgłosiłem taki filmik do Facebooka i zgadnijcie, co mi odpowiedzieli. Cieszę się, że, że jesteś tutaj takim, wiesz, no, jak oni to nazwali, e, no dobrym się... obywatelem, nie? A, że, no. że, że, że wiesz, że to zgłaszasz, ale niestety ten filmik nie narusza prywatności i standardów naszego serwisu, nie? no i. i, 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 i... Tu w tym momencie mam mózg rozjebany, no bo z jednej strony mamy zdjęcie, które praktycznie no, nie powinno nikogo urazić, a poszedł automat pewnie, który zbanował mnie na trzy dni, a z drugiej strony tej linii mamy po prostu całe bagno Facebooka, które sobie tam siedzi i nikt nic z tym nie robi, nie? Więc to jest po prostu cała, cała głupota tej, tej sytuacji, no po prostu brak mi słów, nie? żeby opisać, co się dzieje w tym świecie i na Facebooku i ogólnie. No, no. Teraz jeszcze ta ta dwójka wchodzi, nie? więc jestem ciekaw, jak to wszystko będzie dalej. Nie? To, to teraz jak musisz uważać, żebyśmy cię nie wyrzucili z grupy, jak ty tak się niedobrze zachowujesz. No no, no, no też na waszym miejscu bym się wyrzucił, nie? <laughs> Załatwione masz, <laughs> jak w banku. <laughs> Jakieś złotych ba światła dostaje. Wyrzucenie dostało. z grupy, wiesz nie. Najwyżej poszukam kolejnego podcastu. Trudno, nie. <laughs> A i na koniec jeszcze jedną rzecz słuchajcie, e, śmieszna sprawa dzisiaj wracam sobie ze sklepu z, z, z dzieciakami, z ukochaną i rozmawiamy sobie tak ogólnie o, 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 o życiu, no i stwierdziłem że muszę chyba kupić mojemu psu takie wiecie, urządzenie na, 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 s, na, tym, na obroży co jak on szczeka, to go prądem razi, nie? <śmany> 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 okay, chciałbym to zobaczyć <śmany> Wiem, że to może komicznie wyglądać w tym momencie jak ja opowiadam o filmiku, gdzie gościu na lasem kręcił, wiesz, psem, nie? Ale, no, po prostu, po prostu wiecie, poczułeś inspirację momenty... po tamtych filmikach. <laughs> tak. Ale, ale wiesz, że, że twój pies może być już tak no. wyuczony, że on w ogóle nie będzie czekać, bo się będzie bał, że go pierdolnie, wiesz o tym. Ten pies no, więc, już jest no właśnie, tak wyuczony, chodzi, przecież nie? go poznaliśmy ostatnio. Kurwa, se, ja nie widziałem nie, no, tak wiem, wyuczonego ale... psa jeszcze. Ale on tak szczekał? Nie, on, on nie szczekał chyba tak. Mhm. Nie, nie szczekał, ale czasem są momenty, wiesz, że, że, zostawiam go przy sklepie i wiesz, o, budzi całe, całe osiedle, nie? Okay. z tym. No i słuchajcie, i co ciekawego potem, jak siedząc na kiblu, przeglądając sobie AliExpressa, co mi pierwsze wyszło w wynikach wyszukiwania? Mhm. Obrożę, nie, obrożę właśnie, właśnie z tymi, z tymi urządzeniami przeciwko szczekaniu, nie? E i teraz powiedzcie mi, kto, kto to podsłuchuje, nie? Czy to Siri podsłuchuje na moim iPhone'ie, czy po prostu aplikacja sama z siebie, czy po prostu... Pierdoli, nie, że tak miałeś. Autentycznie tak, tak miałeś? Ale, ale nie, nie to... wcześniej... ale nie, poczekaj, nie, ale, ale nie, nie, nie szukałeś wcześniej czegoś? Nie, właśnie chciałem zobaczyć, czy coś jest i pierwsze wyniki wyskoczyło mi to, o czym rozmawiałem. To plus na, parę nie przeglądałeś produktów. Allegro albo gdzieś nie, tam? Nie, nie przeglądałem nic. Jechałem ja się albo... samochodem, miałem, miałem telefon w schowku na, na telefon, po prostu jechaliśmy, rozmawialiśmy o różnych rzeczach, które należałoby kupić, które przydałoby się zakupić. Wchodzę na AliExpress i pierwsze trzy, cztery pozycje, które od razu mi wyskoczyły w twarz, to były właśnie te rzeczy, o których rozmawialiśmy. Więc... Ale po i... prostu odpaliłeś AliExpress tak. i od razu na głównej stronie miałeś to? Dokładnie. A ostatnio, to, to, to nie nie co jest wyszukiwałeś na AliExpress? Poczekaj, poczekaj, co wyszukiwałeś ostatnio na AliExpress, pamiętasz? W historii, co miałeś? No, jakieś szkło do iPhone'a albo iPhone'a. No dobra, okay, dobra. dobra no, okay. więc, no to ci mówię, nie szukałem tych rzeczy i od razu bałem z prosto z mostu te rzeczy, które, o których rozmawiałem. Nie? Ty to mnie ja ja teraz wiem, że, przerażasz, że bo mi ostatnio AliExpress reklam. pokazywało te irygatory analne, więc tu muszę się zastanowić nad swoim <laughs> życiem. <laughs> Ale temat jest znany i no to, że akurat AliExpress, wiesz, wyrzuciło Ci te wyniki, to moim zdaniem nie ma nic wspólnego z Chińczykami, tylko z tym, że oni teraz mają ogromne wykupione kampanie reklamowe. Tam jakaś jest rocznica kolejna ich tego, tego serwisu i, i po prostu w kółko, wiesz, na, na, na fejsie gdzieś tam ich widać, te reklamy z kolejnymi rzeczami. I to po prostu jest połączone, wiesz, z Googlem i z Facebookiem, tak? Więc gdzieś, gdzieś te informacje oczywiście, wiesz, wypływają, są, są przetworzone i niestety, e, tak będzie. Takie tematy już się zdarzały. Kolega mi opowiadał o identycznej historii, gdzie, e, usłyszał pewną, pewną właśnie tam, czy historyjkę na temat, na temat takiego podsłuchiwania. Opowiedział o tej historyjce swojej dziewczynie. Chodziło o koty, gdzie oni, wiesz, kotów nie cierpią, więc no, nie mają w ogóle rozmów w domu o kotach. I nagle, wiesz, zaczęli sobie o tym rozmawiać, bo on jej tłumaczył, że, no i właśnie, tak rozmawialiśmy sobie, że tu weźmiemy kota, czy może coś tam, coś tam, i ten kot, kot, kot się powtarzał, i, i nagle potem, wiesz, reklamy karmy dla kota, mu się, wiesz, wjechały, nie? Więc. No ostatnio potwierdzenie pierwszą, jest pierwszą z różnych źródeł pracy. takich realnych tego tematu trochę. No, no to coś się w tym dzieje i to tak dosyć ostrze niż było kiedyś. Bo personalizowane reklamy to nie jest nic nowego, tak? Ale to, że na przykład jestem w pracy Tomek. na przerwie. Ale I to, a, no dobra, kolega... Bo. Poczekaj, poczekaj, Krystanie. Dobra, 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 dobra. Dobra, przychodzi i pokazuje paczkę Doritosów prawdziwą, i pyta się, czy chce spróbować. A ja oczywiście, jaki, jako prawdziwy gracz, pytam się jeszcze, czy ma tam przypadkiem butelkę Mountain Dew, ale nie miał. No i posmakowałem tego Doritosa i mówię, że są zajebiste, nie? No i dobra, tak się skończyło, posmakowałem Doritosa, rozeszliśmy się, wchodzę na Facebooka, no, no dwa, trzy przesunięcia palcem po ekranie. Pyk reklama do Ritosów. I, I od tego momentu właśnie tak zacząłem patrzeć bardziej Ale... tak y, dokładnie to oglądać i dzisiaj już mam totalne potwierdzenie, że, że mój telefon niestety podsłuchuje mnie i no dobra, okej. Top kup pierwsza rzecz, że te Doritosy może on widział jakąś reklamę gdzieś u siebie i kupił i później ty, ty zjadłeś te chipsy i u ciebie też była ta reklama, bo u niego też była ta reklama, więc w Doritosy tak tak średnio jestem do końca. E, nie, 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 Raczej w to nie uwierzę, ale, ale poczekaj, ja poczekaj, poczekaj, na poczekaj. nie widziałem reklamy Doritosów. Dobra, bo Doritosy to ja chyba też widziałem u siebie. <laughs> ale mniej ale o to. Bardziej mi chodzi o coś takiego, że ty masz iPhone, Tomek. I z bezpieczeństwem u iPhone'a jest trochę inaczej. To nie jest Google, to jest, to jest Apple, więc wydaje mi się, że tutaj nie powinniśmy być Ale on też ktoś ma goglowskie aplikacje zainstalowane. Ma Facebooka. No ale, przez, ale to ma... bardziej Android. To bardziej, bardziej bym wziął opcję, że Android może coś rejestrować. Sam, sam system. No dlatego właśnie jestem bardzo zdziwiony. A tą nie, nie. A nie Apple. Apple. Apple no i w jakim, jakim kurwa cudem? Niestety, Dobra. ale tak nie jest. Nie. Ja mam na Androidzie, nie wiem jak to działa na, na iPhone'ach, ale w sumie mieliśmy taką dyskusję trochę sprowokować, to, to może przy okazji ona wyjdzie. Na Androidzie mam domyślnie ustawione blokady na prawie wszystkie wrażliwe upoważnienia dla aplikacji. E, tak, tak działa jakby system otrzomi, że, e, no nie dopuszcza do aplikacji niczego z dostępu do twoich prywatnych rzeczy i że nawet jeżeli instalujesz pierwszy raz Facebooka, to musisz mu e, pozwolić na dostęp do galerii, pozwolić na dostęp do e, telefonu, do SMS-ów i tak dalej. Oczywiście to możesz sobie powyłączać, e, albo za każdym razem mu udzielać jednorazowej zgody i tak dalej, i tak dalej. E, no i oczywiście mam poblokowane wszystko, co jest, jedynie do galerii mam dostęp, i, i koniec tak naprawdę. No bo do czego ten Facebook ma więcej mieć galerii? Ale on sobie doskonale radzi z tym, żeby, wiesz, te, te informacje były wyciągane, bo, bo jest podział tych informacji no, w pewnym zakresie. Jeżeli, jeżeli na tych reklamach można zarabiać, yy, i powiedzmy Google wyświetla swoje reklamy w przeglądarce a Facebook wyświetla swoje reklamy, wiesz, na Instagramie i, i, i bezpośrednio na Facebooku, to chyba taką informacją dobrze jest się podzielić i wyświetlać te dobre reklamy i tu, i tu. Skoro to są dwa niezależne źródła, ale po prostu wiesz, informacje są okej. Okay. One nawet nie muszą być nazwane Tomasz Zawadzki, czy, czy wiesz, Rafał Radomyski, yy, tylko to jest jakiś kod urządzenia, który gdzieś tam wiesz, Big Data sobie porządkuje i, i ma całą tam gamę tych informacji przypisanych do niego. No i tyle, no. Więc, więc podejrzewam, że gdybyś miał, wiesz, czystego iPhone'a, nie poinstalowane jakieś, yy, yy, wiesz, główna, tylko zwykłą, podstawową, jakby serię aplikacji, to być może byś uniknął czegoś takiego. Ale jeżeli już wchodzisz w te, te korporacyjne, ogromne ścierwa, no to, to niestety. Wy też popatrzcie, słuchacze nasi, na ciekawe rzeczy, jakie tam wam się będą reklamowały. No i to jest niestety przerażające, bo jak już na trybie incognito ci się zaczynają pojawiać, wiesz, reklamy personalizowane, to, to zaczynasz się zastanawiać, wiesz, czy to jest, kurwa, w porządku, nie? Ale wiecie co, ja, ja mam... To tak, jeszcze z ciekawostki, ja mam, ja mam koleżankę, powiedzmy, która, która, która zbie, zbiera reklamy w YouTubie i ona wpierdala ludziom, na przykład Rafał odpala filmik z MGS-a i wpierdala takiemu Rafałowi reklamę, E, która go zainteresuje i ona pracuje, ona kupuje reklamy od różnych firm e, w sensie ma jakieś statystyki odbiorców, to, takich rafałów powiedzmy i wie co mu się spodoba i wie co on ogląda i, i wie co on, co on kupuje i takie rzeczy mu wpierdala więc to ona mi powiedziała taką rzecz że to że ktoś ma tryb incognito to i tak wszystko co przegląda to i tak mają do tego dostęp. No oczywiście, oczywiście nie bo to mają dostępu do urządzenia. Nie, nie, tylko, tylko, że nie mają dostępu do osoby, że Rafał Rodomyski. Nie, nie mają takiej informacji, ale wiedzą, że jakiś anonimus gra sobie w MGSA, zbiera sobie komiksy i robi jakieś takie rzeczy. To mają. Tylko, że po prostu to jest osoba X i tyle. No niestety, Nawet ale tak jest. Informacje, które wysyłają sprzęty, wiesz, to, że przeglądarka sobie przejdzie w tryb incognito, to to jest jedno, ale jakby do namierzenia zostaje, wiesz, cały czas ten sprzęt i, i niestety to będzie będzie widoczne. To jedyna incognito jest wtedy, jak bierzesz sobie całkowicie nowy telefon, wyciągasz albo nowego laptopa i, i zaczynasz pod jakimś Wi-Fi coś sobie przeglądać, a potem go wyrzucasz do śmietnika. To, to wtedy masz tryb incognito. No i w grach też już to powolutku się zaczyna, bo gra, o której dzisiaj też już Krystian mówił, czyli Apex, yy, ma w ustawieniach podstawowo włączone, że poz zezwalasz na dzielenie się swoimi danymi, tak? W celu tam jakimś yy, tylko jasnym pewnie dla, dla elektroników można to oczywiście wyłączyć, ale bazowo jest to przełączone, że, że jak najbardziej zbiera dane i wysyła do elektroników. Ty, ale to, to myślisz, że no. to będzie działało w ten czyta. sposób w przyszłości, że jak w division sobie będziesz tłuk... Yy, te czapki i będziesz tam, powiedzmy, miał swoją ulubioną, wiesz, czapkę, koszulkę i tego typu rzeczy, to potem ci się takie będą pojawiały, na przykład reklamy? Słuchaj, no to jest wszystko możliwe. Jeszcze połącz, połącz do tego właśnie cenzurę z Facebooka, jeszcze akta dwójkę połącz do tego, zbieranie informacji przez telefon, konsolę. Człowiek, oni będą wszystko wiedzieli i, i będziesz dostawał wiesz, reklamy od wszystkiego, co tylko chcesz, nie? Dojdzie do tego, że ty jeszcze nie zdążysz pomyśleć o czymś takim i już będziesz miał tą reklamę, bo e, sztuczne algorytmy uczące się, wiesz, e, twoich zachowań już przewidzą, co ty lepiej chcesz zrobić, jak wstajesz rano niż ty sam, nie? No niestety, no, rozpoznawanie głosu też jest powiedzieć. na wysokim poziomie, przez y, te, te różne rodzaju systemy, sztuczne inteligencje i inne algorytmy, bo, bo miałem okazję testować takie rozwiązanie. Całkowitą rozmowę w celu w celu jakiejś tam załatwienia sprawy yy, służbowej, nie, nie, nie będę wchodził w szczegóły jakiej, yy, ale całkowicie wykonana, yy, wiesz, zastąpienie człowieka komputerem. nie? Yy, I to nie tylko na takiej zasadzie, wiesz, że, że poczekalnia i tam powiedz tylko, wiesz, yy, jedno, dwa zdania, i my cię zaraz tam połączymy z konsultantem, tylko cała rozmowa przeprowadzona z automatem. I nie starając się jakoś wybitnie, to nie udało się go wyprowadzić z błędu. Nieważne, czy się podawało wiesz, w różnym formacie dane z jakimiś błędami, czy, czy odpowiadało wiesz, w sposób losowy, lakoniczny i tak dalej, to on wszystko łapał. No, tak Dobra. więc. Y Tomku, czy coś Tom. jeszcze? Nie no, właśnie chciałem, że przejść z tego płynie do wiadomości, bo żyjemy, wiecie, w świecie, który praktycznie już już wchodzi wam w myśli i wie kompletnie, co chcecie zrobić, nie. Jak, jak był ten film z tym Tomem Cruzem, co zanim się zrobiło zbrodnie, to już, już jechała po ciebie policja? Raport mniejszości to już w Chińczycy o, to właśnie. już robią, wiesz o tym. No, nie, ale, ale o tym porozmawiam później. Ale widzicie, z jednej strony mamy raport mniejszości, a, a całkowicie po drugiej stronie mamy Nintendo Switch'a, który robi w nam e, okulary z kartonów w VR. Słyszeliście o tym? Słyszeliśmy, oczywiście. Przecież to mój ulubiony wynalazek te kartony Nintendo. <gry> Oni zbili, oni złoty. Ja nie wyrzuciłem mają, od, od roku chcecie. z domu, nie wyrzuciłem żadnego kartonu, żeby jak kupię Nintendo, to sobie zbudować te wszystkie rzeczy fajne. No więc myślę, Krysten, że spokojnie już teraz przejdziemy sobie do, do, do na wiadomości, bo no po tak, tak, nie tak wiem, lecz, lecz, sprzedaż lecz. chcesz, nie chcesz sprzedaży. E, sprzedaż ale... będzie przed, przed Division. Dobra. Nintendo zaprezentowało swój pomysł na wirtualną rzeczywistość. I z jednej strony jest to fajne, ale z drugiej strony to należy się taki potężny facepalm, bo cała zasada działania VR-u no to jest po prostu karton, który utrzymuje nam stację do, po prostu switcha, plus pewnie jakieś tam soczewki. Coś na zasadzie jak Google Cardboard było. Tak, no, no właśnie. Z, dokładnie, za 20 zł kupowaliście sobie zestaw, przychodził, składaliście to, soczewki wklejaliście, wkładaliście w to telefon i mieliście wirtualną rzeczywistość. No i to działało, jako działało, wiecie, to nie wykrywało ruchów e, w głębi, tak jak jak teraz mamy urządzenia typu kamera do PlayStation 4. E, e, to jest po prostu w trzech osiach, tak, lewo, prawo, góra, dół i tyle. I tak samo pewnie będzie to zrobione na, na Switchu. Tak, tak domyślam się, że tak technikali są. Chociaż no są, w, są w Switchu żyroskopy, ale w Joy-Conach, tak? nie, nie w samej konsoli. Więc to będzie stary system, z, jak choćby nawet Samsung Gear, tak? ten VR. No ale dzięki temu, że masz od razu joy to nie musisz mieć mówów, tak jak w Play'aku. W związku z tym masz za darmo sterowniki do rąk. Zakładasz ten karton na głowę, wyglądasz jak idiota, ale przynajmniej, wiesz, od razu możesz machać rękami. A to, że nie możesz się tam, wiesz, pochylić i, i wyłapać głębi jakoś, to, to, to kogo to będzie obchodziło, no? Tego z kartonem na głowie? No raczej dzieci, do których, tak, dzieci, do których to jest skierowane, to raczej to nie będzie obchodziło. Oni ale, będą się Ale o do dorosłych to też nie musi obchodzić, słuchaj. no Nie wiem, mam, mam pewne déjà vu, bo mam wrażenie, że z kimś o tym rozmawiałem, ale y, to się najwyżej powtórzę. Y, ale jakiś czas temu miałem y, spotkanie jakieś ze znajomymi, ciut starszymi ode mnie, czyli czyli gdzieś tam bliżej już czterdziestki. Y, oczywiście spoza y, zainteresowań y, giereczkowych. I oni dzisiaj. W 2019 roku y, jarali się efektem, który jest po wsadzeniu tego y, Samsunga w karton, tudzież y, nie karton, tylko tego tam y, Samsung Gira, tak? I y, y, efektu z oglądania filmiku na YouTubie w 360 stopniach. I dosłownie wiesz, słyszę takie podniecenie. Jakbyś tam kurwa był, nie wiesz? I tak dalej. No tak, tak. Wiesz, kiwam głową. Rozumiem, tak. No to musiało być niesamowite wrażenie, nie? Na pewno, ale <laughs> wiesz, ale to, to, to jara, Jakbyś no to mu założył gogle od Sony, to pewnie wiesz, byś musiał tylko mówić. Czy ogólnie wiesz, osobą, sesji. którym zakładam gogle <laughs> od Sony, to, to zwykle jest efekt taki, wiesz, od razu ile to kosztuje i chcę to mieć, nie? Bo ten efekt, no jest, jest nieporównywalnie większy, pomimo że dalej niedoskonały, ale jednak to wciąż na nakarżulową zabawkę wystarczy, a przecież, no większość gier to właśnie są takie casualowe na tego y, Switcha, tak? No musimy pamiętać o tym, że to, co dotyka Nintendo na ogół staje się złotem, nie? I mamy tu przykład po tym, że oni potrafią sprzedać głupi, szary karton za, wiecie, za 300, tym, i 400 złotych, nie? Poza tym tam jest jeszcze jedna rzecz. Ja sobie przeglądałem mm, zdjęcia tego zestawu i to nie jest tylko i wyłącznie karton taki jak Google ten Cardbox. Bo tam są różne masz zestawy. Masz soczewki po prostu. Nie, masz... Tak, ale ogólnie baza jest baza, baza jest jedna, jest jedna masz... ale wiesz, tam se możesz tam w jednym zbudować, wiesz, jakąś trąbę słonia, a w drugim coś jeszcze innego i, i masz od razu inne poczucie, bo, bo jest tam coś więcej, nie? No już nie wnikam w to, jaką dokładnie mają myśl, bo nie recenzuję tego sprzętu, nie miałem z nim styczności, ale to jest yy, jakiś kilka pomysłów na zastosowanie, tak? Czyli tutaj będziesz mm, miał to w jeden sposób, w drugim w inny, no i, i to się będzie łączyło z jakimś programem albo grą, tak? gdzie trzymasz ręce, czy, czy co tam wiesz, wychodzi. Jakiś kokpit zbudowany, wiesz, cholera, wiesz, z, czego? z kartonu do samochodu, no więc tam dochodzi jakiś jeszcze element ciekawości, którą, którą należy zaspokoić poprzez te. Poza tym, z tymi kartonami to jest tak, że chyba na siłę trochę nawet są one wciskane, no bo samo budowanie tych kartonów i te zdolności manualne mają stanowić jakąś frajdę dla, yy, dla nabywców, tak, bo, bo w sumie ta zabawa z składaniem tych kartonów była dosyć dobrze oceniana, jeżeli chodzi o takie... Dobra... No, ja to będę musiał i tak zakupić te kartony, bo akurat moja mała ukończyła psi patrol i tak wiesz, patrzałem na jakie gry mogę jej w kolejności włączyć. To na serię LEGO jest jeszcze za mała, bo tam wiesz już w trzech, trzech... No normalnie masz w trójwymiarze chodzisz, poruszasz postacią nie tylko lewo i prawo. A że jestem ograniczony aktualnie tylko na razie do Xboxa, no to Little Big Planet na razie nie wchodzi w grę, nie? I tak przejrzałem sobie te gry dla młodszych, Disney Adventure, Disney Rush i tak dalej, no to troszeczkę jeszcze jest za mała na te sprzęty i tak właśnie celuję w te kartoniki od Nintendo, wiesz, i chyba się skończy na tym, że pójdę do sklepu i zakupię i będziemy robić. Słuchaj, te, albo te, zakup, te robotiki, albo nie? ściągnij po prostu, a nie bo to programy jeszcze trzeba mieć tą tą pierwszą płytkę. No ale to nie jest, wiesz, dramatycznie drogie. Yy, zmierzam do tego, że zawsze było dobrze oceniane i z tym również jestem w stanie się w pełni zgodzić. Ten element, wiesz, poświęcenia pół godziny, godziny, czy czy dwóch godzin na wspólne z dzieciakiem złożenie tych puzli, nie? To, to jest, wiesz, o wiele przyjemniejsze niż wrzucenie płyty i patrzenie się dwie godziny, jak się gra zainstaluje. Tylko teraz tak, ja mam dwa, pytanie, dwa pytania techniczne. Nie jestem ciekaw, czy mi na to odpowiecie. Pierwsza sprawa. Playstation VR jest rekomendowane przez Sony dopiero od 12 roku życia. Najprawdopodobniej jest to spowodowane tym, że, że um, oczy, oczy dzieciaków po prostu cały czas cały czas um, dostosowują trenować, się i nie tak, powinny tak, mieć dokładnie. takich obrazów. Plus waga urządzenia, rozmiar głowy i ciężar na kark. Dokładnie. I teraz tak, pytanie, jak to ma się do, do tych gogli od Nintendo? No bo tu mamy ekran, który chyba bazowo w domyśle nie był przystosowany do tak bliskiego oglądania, nawet jeżeli pomiędzy ekranem będzie soczewka jakaś, nie? Więc jestem ciekaw, jak to będzie wyglądało z strony zdrowotnej. A pamiętajmy jedną rzecz, że 3DS. Też miał trochę kon, ko, kontrowersji spowodowanych, jeżeli chodzi właśnie o obraz 3D i grające dzieciaki z tym, tak? Było wiele pozwów od rodziców i tak dalej. To już no, ci mówię, że Tegi to... do y, Labowiarki tu jest 7 lat. Okay. Sprawdziłem. No, to ci troszeczkę. No to widać sumienne przygotowanie się. I no to wcale się nie dziwię. 7 lat to jest tak już odpowiedni moment. No, no, jestem ciekaw. Dobra, ale druga sprawa, druga sprawa, rozdzielczość. Hmm, ekran Switch nie jest, a nie ma aż taką dużą rozdzielczość. Domyślam się chyba, że tam jest 720p ekran, z tego co pamiętam tak naprawdę. E, jestem ciekaw, jak to będzie wyglądać, nie? Wiesz, soczewka powiększone. Czy będziesz mógł sobie liczyć, wiesz, piksele na palcach 1, 2, czy 4? Czy, czy jakoś, jakoś magicznym sposobem te soczewki będą jakoś to fajnie polaryzować, że nie będzie widoczny ten efekt tego, tej muszliny, tak? Ten, tej wiesz co? Siateczki komar, jeżeli nie? to będą. Takie proste grafiki i nie będzie wchodzenia w tą głębię, to nie będzie dramatu, bo ekran w Switchu jest tak, jak powiedziałeś, 720x1280. Ja miałem w poprzednim telefonie, a w zasadzie jeszcze w poprzednim, ale miałem taki ekran, właśnie wtedy jak testowałem sobie te, te, te kartonowe gogle, które mi na jakichś targach tam dali, to, to było wiesz, dobre półtora albo dwa lata temu i pod kątem filmiku z YouTube'a, w którego tak nie wsiąkasz i wiesz, nie czujesz tej głębi, nie dopatrujesz się takich szczegółów, to nie ma z tym problemu, to, 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 to się uderza, to wiesz. W związku z tym myślę, że na to, co oni tam przygotują, to, to nie, będzie, nie będzie wcale jakoś ten ekran chodził. No po prostu mówimy tutaj o nie o urządzeniu za 1000 złotych takim jakim jest PSVR, tak? Tylko wrzucają tam za 200 zł, kolejny karton jako kolejną typową zabawkę na niedzielę i tyle, nie? Tak jak się śmieliśmy, nie? Że, że, PlayStation VR to jest w tym momencie najtańsza, najtańsza możliwa, um, najtańsze możliwe go gogle, żeby wejść w świat wirtualnej rozrywki, nie? A teraz mamy niestety Nintendo i cena Switcha plus tego gogle tego cardboarda jest tańsza niż konsola plus gogle nie, Od Sony. Więc zobaczymy, zobaczymy, jak tutaj się pokryje, wiesz, w liczbach to wszystko. Chociaż to jest Nintendo, to pewnie się sprzeda jak, jak nigdy, w nigdy w życiu, nie? Wiesz, to szczerze mnie to w ogóle nie, 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 no, nie rajcuje. To jest tylko i wyłącznie takie postrzeganie, co się dzieje w branży i, i ewidentne celowanie, wiesz, gdzieś tam w dzieci. Żadna gra, która nas na wiarze interesowała, jakoś z tych, co, co graliśmy, to, to chyba tutaj nie będzie w ogóle miała racji bytu no śmieszne jest to, że wiesz zawsze Nintendo powiedzmy sobie jakoś jakoś wyznaczało te nowe trendy, wiesz wyskoczyło Nintendo Wii, to Sony podpatrzyło od razu pałeczki PlayStation Move, tak i e, tam chyba jeszcze parę było różnych takich akcji, a teraz widzimy odwrotną sytuację, gdzie Nintendo tak naprawdę musi się dostosowywać do aktualnych trendów branży, nie? i to jest śmieszne zaskakujące. znaczy wiesz, no, oni zrobili konsolę, ciągnąc... która jest y, mobilno-stacjonarna, czyli dalej zrobili coś, czego nie było jeszcze, tak? A to, że no, dorzucają wiesz, do tego jakąś uniwersalność, manie. no to, to, to jest inna kwestia. No ale no powiedzmy sobie, nie jest to aż tak rewolucyjne, jak zawsze Nintendo było. Co też jest ciekawe i to też potwierdza to, że Nintendo Switch dobrą sztamę zaczęło trzymać z Microsoftem, tak? Nie wiem, czy wiecie, ale Xbox Live pojawi się w jakiejś tam wersji na Nintendo Switch i będzie obsługiwał gry, które, które będą na tym Switchu, tak? I na przykład pierwsza gra typu Cuphead będzie na Switchu, był to ekskluzyw tylko na Xboxa, teraz, jest, teraz będzie na Switchu i będzie wspierał Xbox Live, czyli wiecie, będziecie mogli rozmawiać z przyjaciółmi. Z, z Xbox'a będziecie mogli sprawdzać statystyki, i tak dalej, i tak dalej. I wiele gier będzie miało to wspierać. No i tutaj się nam fajna w ogóle robi yy, kolaboracja tych dwóch firm. Nie? Ciekawe, ciekawe, co z tego wyjdzie. Ja nie? wiem, ciekawe, co wyjdzie. To, wyjdzie podstawka będzie... ta pod telewizor do Switcha z wbudowanym Kinectem. <laughs> To będzie kolejny etap rozwoju hybrydy Switcha, która będzie wszystkim. I będziesz sobie, wiesz, mógł mieć tego wiara i to, że on głębi nie czyta, bo, bo no. nie ma czujniku, to będziecie kinek czytał w, w trójwymiarze wymiarze i poza No W sumie Xbox ma tyle tych, tych kinek, że w sumie moglibyście. No na pewno mają parę magazynów, oczywiście. Tak, z przejściówką tylko. No, ale, ale ciekawie się dzieje, bardzo się ciekawie dzieje. Nigdy w życiu byście nie pomyśleli, że, że Nintendo, na przykład, kiedy jest z Microsoftem będą działali ramię w ramię, tak? No, ale może to jest jakiś sposób na, na molocha, jakim jest Sony w tym momencie, nie? Dwóch ta jednego, zawsze wiesz, ten co jest jeden dostaje w pierdol, nie? No, niestety, ale tak jest, i, i, i chyba, chyba to jest jedyny sposób, żeby trochę tam y, podkopali autorytet. Na no, co u Sony dobrego mamy, ciekawego? No, u Sony też mamy dużo, dużo ciekawego. Tak nagle wyskoczyli jak Filips Konopi, bo wczoraj, wczoraj przeglądałem Facebooka i patrzę, jest jakiś state of play od Sony. Nie wiem, co to jest, no ale sobie ustawię przypomnienie i okazało się, że to jest... Yy... To jest, teraz jest modny ten Treehouse od Nintendo, jest Inside Xbox, no i Sony nie musiało, nie, nie, nie mogło być z tyłu i wypuścili swojego takiego, taki pokaz krótkometrażowy, co, co nas czeka w nadchodzących miesiącach, tygodniach. I dużo, dużo od VR poszło, poszło w ruch, dużo fajnych gier. Krystian, bo ty ty dosyć ostro VR lubisz, to powiedz, co ciebie naj, naj najbardziej zaciekawiło z, z tych pokazów. Znaczy, może, może w to, co ja ewentualnie będę grał, bo e, z, ta, z takich trailerów to ja zawsze jestem do tego wszystko sceptycznie nastawiony, ale oczywiście No Man's Sky na VR-ze e, to jest to, w co chciałem grać. Szczególnie, że ja pamiętam, że ja od, od zawsze myślałem, że No Man's Sky w ogóle wychodzi w VR-ze, że on ma być już dostosowany mhm. do Wiara i po prostu. To tak, jakby mi teraz powiedzieli, że, że No Man's Sky w końcu ma online, tak? To, co też wcześniej miało być obiecane, i ten VR wydawało mi się, że też miało być obiecane, ale No Man's Sky to jest po prostu to jest po prostu idealna gra pod VR-a, Po prostu idealna. Kraftowanie, chodzenie sobie po tych planetach, odkrywanie, robienie różnych rzeczy, zbieranie surowców, po prostu dla mnie to jest idealna gra i na pewno będzie dobrze wyglądała, bo. Bo ta grafika nie jest jakaś mocno skomplikowana, ale na VR na pewno się to sprawdzi. No i odkrywanie tych planet fajne. Mam nadzieję ewentualnie, że nie dość, że będzie to na VR, w sensie, że, 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 że wyjdzie ten VR, ale bardziej mi chodzi o to, że będzie jeszcze online, dalej zachowany. Więc fajnie by było, Tomku, na, nawet pochodzić sobie razem w takim Nowym Sky i sobie tak, coś podkreślić. Takie jest, podkrywać. jest już potwierdzone, że, że, to jest pełnoprawna gra z obsługą VR, tak jak Skyrim na przykład. Mhm. E, więc to wszystko, co znamy z tego ale... no Man's Sky Next w tym momencie, będzie ale... w, um, będzie vr Dobre, ale, ale może nie być Ja słyszałem, że ktoś już taką to chce kupić. Pytanie, czy to ma wyjść jako nowa gra, tak jak Drive Club VR, powiedzmy, wyszedł i musiałeś dokupić, pomimo, że miałeś już tą podstawkę, czy, czy zintegrowane jak Gran Turismo? Nie, to jest na zasadzie taką, jeżeli będziesz chciał pójść do sklepu i kupić y, aktualnego No Man's Sky z vr -em, z dodatkiem Beyond, bo to właśnie Beyond no, dobry prowadzi to. E, cześć Wojtku. Cześć Wojtku. E, plus ten dodatek Next, wszystko to będzie w jednym opakowaniu, tak żebyś nie musiał, wiesz, przeszukiwać całej Wikipedii, kurwa, co ja mam kupić. Ale dzisiaj, jeżeli bym wydanie. chciał kupić sobie, dzisiaj leżący na półce zapewni mi aktualizację do tego vr czy czekać na premierę? Jak najbardziej. Nie, oczywiście. No, więc w tym momencie wszyscy, wszyscy, co mają VR na Allegro, szukać No Man's Sky pewnie powinno być za jakieś 20 zł e, i będziecie mieli najtańszą możliwą grę na VR, więc wszystko będzie zaktualizowane, darmowe będą te updatey, co za to po prostu wielkie brawa się należą. E, to już czuję, że będzie Sean Murray dostał po dupie i jednak chcą tą grę jakoś uratować i zostawić ten, ten dobry smak. Poza tym, ja No Man's Sky bardzo dobrze się bawię. Bawiłem się bardzo dobrze w podstawkę, bawiłem się bardzo dobrze z tym dodatkiem Next. A jak ja sobie teraz pomyślę, że będę mógł w No Man's Sky grać na, na VR z obsługą PlayStation Move, bo będziesz mógł normalnie sięgać do plecaka, wyjmować te wszystkie bronie i tak dalej. To ja jestem zachwycony, bo jak sami wiecie, VR największe wrażenie nie robi to, że jesteś w tym świecie, tylko skala. Po prostu w tym momencie mamy pełne odzwierciedlenie skali to ma tego, jak to wszystko wygląda. Jakoś na wakacje 2019 rok. Jeszcze oficjalnej daty tego dodatku nie ma, nie ma, nie ma. albo nie mogłem znaleźć, Nie ma, nie ma, nie ale ma. ale poczekam sobie z przyjemnością. Jedyne, co mnie smuci, że to jest na PlayStation, więc troszeczkę graficznie będzie gorzej, ale nie robi to, bo to jest na VR, więc w tym momencie grafika dra, gra e, drugie skrzypce. Ale z siebie się szmata na tą grafikę się... stała. Kurde, o. Ogromna się stała, no. Bardzo się stała, no. Się trochę trochę... Weź, oddaj mi Spidermana, wajso. No, ja, ja po takim graniu, nie? Idę pod prysznic i tak wiesz, głowa w dół, woda leci, a ja, ja, ja wiesz, zakrywam łzy tą wodą, nie? Ej, no dobra, e, Tomku, ale czy tam dalej będzie online? Bo to nie jest będzie powiedziane. Będzie online, oczywiście, jak najbardziej będzie online. Jest 13 razy to powiedział, a weź se kurwa prze. Nie, bo... właśnie, nie powiedział, że będzie online. Powiedział, że będzie że tak będzie samo, ale nie powiedział, grać. że będzie online pełnoprawna gra, taka jak jest teraz, a w tym momencie jest online do czterech ludzi, można grać, zwiedzać galaktykę i tak dalej, więc Elite Dangerous nigdy się nie doczeka jeżeli chodzi o wersję VR. dali mi coś podobnego i chyba będę musiał się tym zadowolić i chyba dobrze się zadowolę, bo jak usłyszałem i zobaczyłem, że No Man's Sky VR to po prostu, wiesz, tak jak drop te i w tym momencie mogłem wyłączyć telewizor i konferencję już dalej nie oglądać. Nie? No i bym zrobił źle, bo wyszła też jeszcze, będzie wychodzić jeszcze jedna gra, która też mnie bardzo interesuje. Mianowicie od ludzi z London Studio, którzy zrobili London Heist, tak? To jest ta to gierka, która była w zestawach z goglami. I widać po zwiastunie i po takim, powiedzmy sobie, gameplayu że praktycznie to są te wszystkie elementy, które znamy z tej, tej, tej pokazówki dema technologicznego, co był dołączany do VR-ów, tylko, że teraz z tego zrobili pełnoprawną grę, tak? Mamy też elementy pościgu, mamy też strzelanie się, mamy poruszanie. łanie to wygląda. London Highs naprawdę było jedną z lepiej wyglądających i działających gier na VR. Jeżeli robią z tego pełnoprawną grę, no to praktycznie mają moje pieniądze na, na Dzień Dobry na premierę. Słuchaj, nawet I jak robili wygląda, to przez nie? ostatnie dwa lata, znaczy... to i tak jestem ich, no. Znaczy, słuchajcie, no, więc... yy, sł słuchajcie, no dobra, bo, bo ja jeszcze bym się tym nie jarał. E, przypominam, że gry wiary mają to do siebie, że trwają krótko, więc jeżeli mi zrobią grę na 4-5 godzin za 249 zł, to nie jest Ale skirczają. jaka grana wiara jest za 249 zł? No kurwa, Krystian. Jakby cię to interesowało, e, no... jakbyś te gry kupował, wiesz, co już nie pierdol. E, dobra, okej, okay, ale, ale chyba, nie, może skarry. Nie, farpoint z pistoletem chyba jest droższy nawet. No, ale tu masz pistolet dodany, więc to. tak też śmieję się, ale. Tutaj nie będziesz tego... miał pistoleta, bo tu potrzebujesz tak mieć być. dwie dłonie. Żeby ruszać i, i wszystkim ale... robić. To jest podstawa tej mechaniki. A zaraz, a zaraz. Zbierzesz ci... tą zapalniczkę i rzucasz tego gościa w twarz tą zapalniczką. No. A zaraz sprawdzę, ile, ile kosztuje Borderlands, tak z ciekawości. No, 249. No i co? No i co? I co, Rafał? Gadasz mi głupoty. Ale no, to jest dobra, zwykła 249. gra, która jest dokręcona do Wiara. To Tak jak Gran Turismo na początku no puszczało po tak o... 250 i o... też miało Wiara. Ja mówię o grze typowo, tylko na Wiara puszczonej. Borderlands -y no to, to są typowo no to na Wiara, zrobione pod Wiara. Ale Rafał. to jest remake, to jest. Re to nie jest remake o to jest boże. z obsługą Wiara, tak? To nie, to, to nie jest tak, że masz podstawkę Borderlandsu, zakładasz go ogóle, ściąga się o update boże, i grasz. To nie, boże, nie jest boże. ten. Spotkań, Żadna boże. gra pod Wiara nie jest puszczona w pełnej cenie, bo nie na tym polega promowanie technologii, no więc. Tak samo jak na Mowa ale... nigdy gry nie były w pełnej cenie. Tak, jak chyba, że, ci, ale chyba, chyba, to, że, że widać, wychodził heavy rain był w pełnej cenie, bo mogłeś sobie machać się różdżką zamiast padem. Fajne jest to, że Sony jednak nie zostawia tych gogli, co, co potwierdza na każdym kroku. I widać, że poczuli, że cyferki im podskoczyły po tych czarnopiątkowych promocjach. Dużo ludzi widocznie to kupiło, bo no, praktycznie poświęcili całą konferencję, można to tak nazwać, że to konferencja. W większości nagrywi Jar, tak? Ale minęły I trzy miesiące i mamy tego... znowu obniżki cen do tych yy, y, poziomu tysiąca złotych za, za okulary z pięcioma grami, nie. Tak, jak najbardziej. Więc tam ktoś naprawdę przejął dobry stołek, jeżeli chodzi o rozwój i sprzedaż tego akurat drzewka, bo, bo ładnie to robi, ładnie łączą wszystko, obniżki ceny i promocje. Fajnie Oni mówili o dwóch milionach, cieszą, tak? jestem ciekawy, kiedy ogłoszą yy, 3 miliony. Ostatnie no myślę, raportowanie że... było, było na tym poziomie. No i, i jakby nie patrzeć, gdzieś tam powstał patent na, tą, na bezprzewodowego Wiara, nie? Myślę, że to dopiero już będzie z PlayStation, kolejną PlayStation, nie wątpię, że zobaczymy wersję kolejną w tym momencie, bo to troszeczkę byłoby głupie, nie wiesz, za dużo ludzi kupiło te gogle i w tym momencie jakbyś dostał gogle bezprzewodowe, no niewiele droższe, to pewnie wszyscy by byli źli, że że kupili te na kablu, nie, to byłby taki troszeczkę No i spokój, tak ale, samo jak pro, no, nie wiem. prosiaka wypuścili, co ja jestem zły, że mam zwykłą konsolę, no też... Bez przesady? No w sumie nie, no. no Xbox ale, wypuści ale sobie, ja proszę... kupiłem Xboxa z napędem na płyty, i Xbox wypuści teraz bez płyty, a ja nigdy nie będę miał żadnej płyty na Xboxa. No i no jestem zły, no, no, ale wiesz. Bez przesady, to, to tak, się, tak się dzieje w tym świecie technologii. Lepsze, żeby właśnie wiesz, może dla iluś kolejnych osób to jest właśnie ta blokada, że się boi, że się w tę kaple zaplącze i, i wiesz, wypieprzy. Bądź co, bądź to jest Możliwe, trochę upewnione. Ale wracając do konferencji. Ogólnie coś jeszcze tam ciekawego zwróciło Waszą uwagę, bo mi jeszcze się spodobał ten, ten e, thrillerek w kosmosie, który tam widać, że, że ciekawa opcja jest taka, że nie sterujecie tą postacią, tylko Wy jesteście tą stacją kosmiczną, więc to będzie na zasadzie była taka, jest taka gra w sumie na, na chyba na Androida też jest i na, na iOSa. E, Republik to, w tym, to, jest taka gra, gdzie sterujecie nie postacią, tylko stacją, jakimiś tam kamerami i wskazujecie miejsce, gdzie ma postać chodzić, tak? Że nie macie, nie macie kontroli nad postacią, tylko ogólnie nad światem. I tutaj widać, że to będzie taka gra science fiction, yy, postać jest zamknięta w stacji orbitalnej, i wy jako system pokładowy tej stacji jakoś tam będziecie jej przeszkadzać. Więc to też moje, albo pomagać, bo tego do końca aż tak nie wywnioskowałem ze zwiastunu, I to jeszcze zwróciło moją uwagę z tych, tych gier tak naprawdę, bo był pokazany jeszcze Iron Man, było pokazane troszeczkę taki gówniany gierek na VR. Coś zwróciło waszą uwagę z tych gier, które pokazywali tak mocniej, czy, czy to praktycznie jest wszystko, co opowiedzieliśmy? Ja nie oglądałem, więc zwalniam się z głosu. Dobra, Krystian, ty spadłasz. Ja, ja właśnie... zacznij szybko. Nie, nie, powiem ci, że nie, ale właśnie sobie właśnie, właśnie sobie przypomniałem, że dzisiaj. E, czekaj, poczekaj, poczekaj. Oczywiście, tak. E, że dzisiaj jest e, premiera Path of Exile na PlayStation 4. i Właśnie kurwa zaraz ją odpada i będę szczegał. E, więc to, to Sony zrobiło dobrze. Pierdolę tę konferencję. Ta gra jest zajbista. E, nie, Tomku, tylko to, to, o czym mówiłeś. W sumie, najbardziej, No Man's Sky, bo, bo, bo to jest taki tytuł, który w... Może troszeczkę popchnąć mi dalej tego wiara w sprzedaży, bo to naprawdę będzie dobrze. Dobrze chodziło. Po prostu będzie to dobrze chodziło na wiara. A reszta zobaczymy, wiesz. Dużo wychodziło takich gier z dupy Tomku, na przykład MOS. Ja pamiętam, jakie parcie było na Mosa. Grałeś w ogóle w, w tego Mosa? No do połowy ukończyłem. No właśnie, do połowy ukończyłeś. No i właśnie, właśnie to są tego typu gry na VR, -a, więc sceptycznie. Ja do jak? połowy ukończyłem tylko i wyłącznie z tego względu, że to była, no powiedzmy sobie, dosyć gra, która wcześniej się pokazała w e, linii, gdy gier na VR co wychodziły. No. Więc ja już widziałem bardzo dużo dobrego i, i to tak jakbym wstecz się cofnął w tym momencie i z technikaliami, i z grafiką. Więc gra naprawdę fajna, ale no to nie, nie było już tego szoku, tak jak przy premierze tej gry, że, że gry mogą tak wyglądać na VR-ze i niekoniecznie muszą to być gry z pierwszej osoby, tak? Więc mhm. może to być platformer z trzeciej osoby, więc ja już takie rzeczy widziałem, chociażby Astrobot, tak? I ja po Astrobocie dopiero odpaliłem mos więc tutaj jest jedynie troszeczkę moja ocena zakłamana, ale gra jest naprawdę fajna i domyślam się, że na premierę też, też e, dużo fajnego wniosła, jeżeli chodzi o VR, tak? Więc tu tego aż tak nie możesz powiedzieć, że to wiesz, taka gra, wiesz, 7 na 10, nie? Nie, nie, właśnie MOS, właśnie, ale MOS miał być zajebisty ogólnie i ja nie, ja nie mówię, że jest słaby, ale ale po prostu tak przeszedł. Przeszedł jakoś, wiesz, w tym VR-owym świecie, w którym żyjemy, jakoś tak bez większego echa. I właśnie tak, obawiam, dwóch obaw... miesięcy w ogóle gogli na oczach nie mieliśmy, nie. No. Być może, więc po prostu dystans mam do tych gierek na, na tym co tam Sony nam zaprezentowało, no co to ten Days Gone, tak? Zaraz wychodzi. No to, 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 to może być dobre, faktycznie to może być dobre, no. Fajny hype z tego robią. No a z takich rzeczy No coś, coś tam chyba Mortal Kombat Też pokazali, ale no samym Mortalem No to ja w ogóle się jaram I zawsze się jarałem Więc, więc to tylko pokazuje, że, że Wiedźmin po prostu oddala się, ale postaram się w tym roku No zobaczymy jak będzie A tak poza tym nic a czy Już się w przyszłym eee... roku nie wpuszczę na flaszkę Jak nie, prze, nie przejdziesz go, więc wiesz no, Oczywiście, ja, ja myślę, że jeszcze w tym musisz mnie wpuścić Rafał no, To jeszcze eee... ci się uda eee, Mamy jeszcze parę eee, więc... newsów a tak, dwu... tylko po, 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 poczekajcie poczekajcie chwilę, bo Wojtek wpadł, tam... No właśnie chciałem powie, powiedzieć, o że, że Wojtek od 20 minut siedzi i się nie odzywa. <laughs> no nie odzywam się. E, Wojtku, co tam co u ciebie? Ja słucham uważnie, a e, mi tak z ciekawości czystej, na jakim etapie jesteśmy, to znaczy... Jesteś w godzina na 20. Newsach? Godzina 20. O, <grystanie> widzisz, widzisz. Markomicie. Super. Dobra, to ja bez przedłużania. No, no niewiele. Ciągnę dalej metro, jeżeli chodzi o giereczki, jeżeli chodzi o jakieś seriale, to nie miałem kurczę, za bardzo ostatnio czasu po pooglądać, ale czytam cykl Jacka Piekary nie, ten cykl inkwizytorski, bo się jakoś wkręciłem to tak rzucę przy okazji, żeby tak jakoś płynnie wejść od razu w newsy, że jest szansa, że pojawi się gra właśnie w uniwersum tym stworzonym przez Jacka Piekarę, czyli w cyklu inkwizytorskim. Nie wiem, czy się cieszyć, czy, czy, czy się nie cieszyć. Znaczy, ja jestem strasznie sceptyczny dlatego, że za grę ma być odpowiedzialne takie wrocławskie studio The Dust i oni tak naprawdę na razie robią takie gówniane gry na, na zamówienie mobilne. Yy, I to są takie typu gry, typu tam nie wiem, dla Kubusia, nie, tam Kubuś Play i tam są zrób grę. <coughs> Więc wygląda to trochę strasznie. Zrobili jedną grę taką większą. Do jakiegoś tam Frankensteina Machneli i ten Frankenstein jest na Steamie, co prawda, i raczej ma średnie oceny. Więc specjalnie bym się tutaj nie nastawiał na nic fajnego, no ale jest, jest jakaś umowa podpisana, więc gry mają się pojawić na konsole, mają się pojawić na pc i mają też się pojawić jakieś inne gry. To znaczy to nie ma być ta sama gra, niby tak przynajmniej to zrozumiałem. Czyli będzie jakaś gra mobilna, ale będzie też gra jakaś tam pełnoprawna. Dla, dla konsol i dla PC-ów. Co z tego wyjdzie, jestem pełen obaw, no ale zobaczymy. Trzymam kciuki, bo, bo cykl jest zajebisty, bardzo klimatyczny. Nie wiem, czy tam kojarzycie to, ale to jest ten, to uniwersum, w którym Jezus w ogóle zszedł z krzyża, nie? Się wkurzył, zszedł z krzyża i zaczął robić porządek na ziemi. I, I tam, po prostu ci inkwizytorzy, jakby są tacy hardkorowi mocno, nie? Więc tam jest taka trochę inna wizja. Alternatywna wizja. Brzmi dobrze, no, brzmi Naprawdę, dobrze. Jest, jest, jest to mocne, nie? Jest to mocne w ogóle symbolem. Tak jak jest... w South Parku trochę. Trochę. To... Ja tak nie jestem wkręcony w South Park, więc na to nie odpowiem, ale w ogóle symbolem ha, ha. jest taki złamany krzyż w tym, w jakby tym, tym, tym symbolem chrześcijaństwa w tym świecie. No i jest, jest grubo, więc ja teraz się w to wkręcam, dopiero jakoś zawsze ten cykl omijałem, yy, czytałem inne, a tego piekara jakoś nigdy, nigdy się nie zagłębiłem, teraz się w to, w to wkręciłem i polecam gorąco. Także tyle, tyle, żeby nie przedłużać. No i jeżeli nie wiem, czy tam gadaliście już, ale dzisiaj, dzisiaj yy, przegłosowały, te pajacy przegłosowały te akta dwa, nie? W Parlamencie Europejskim. No tak, ale to dopiero jakąś dyrektywę. To nie jest chyba jakiś tam, że już wchodzi. To dalej. to już to właśnie jest dyrektywa. To jest tak, że tak wchodzi niedługo. Nie wiem kiedy, bo tego akurat nie wiem, ale to jest już klepnięte, nie. No dobra, jak klepnięta, znasz jakieś szczegóły? Co to będzie oznaczać? Tak to są dwa takie artykuły w tej dyrektywie, które budzą mocno kontrowersy. To jest artykuł 11 i artykuł 13. I tam jeden z tych artykułów chyba jedenasty polega na tym, że to jest jakby tutaj takie trochę trochę prze, przemianowanie, trochę zredefiniowanie pojęcia prawa własności, prawa autorskiego, prawa majątkowego autorskiego. Chodzi o to, że założenie jest takie, że jeżeli ktoś coś wrzuca do sieci, powiedzmy, to on, to, to, to on ma nad tym te swoje prawa autorskie. To jest oczywiste, to nie budzi żadnych wątpliwości, tak zawsze było i to jest naturalne. Nie? Yy, natomiast w ten artykuł zmienia to, że w tym momencie wrzucając do sieci, na przykład na Facebooka, załóżmy, że ja sobie tam, nie wiem, napiszę artykuł na Nerdomancerze i, i wrzucę go na Facebooka, to Facebook teoretycznie powinien mi za to zapłacić. Yy, mało tego, każdy kto to poda dalej. Powinien mi za to zapłacić. Efekt jest taki, że teoretycznie to ja się cieszę, nie? Ale praktycznie to po prostu nie będę tego mógł wrzucać na Facebooka prawdopodobnie z czasem, albo nikt nie będzie tego mógł podawać dalej. Będzie po prostu algorytm, który będzie to weryfikował, czy ja mam na przykład umowę, czy nie mam umowy i tak dalej to po prostu sparaliżuje ten internet, który dzisiaj znamy. Dlatego, że to nakłada, no, zwłaszcza na te wszystkie agregaty takie internetowe typu Wykop, typu Facebook, Twitter, nawet na Google'a, jako wyszukiwarkę internetową, nawet na, no po prostu, na wszystkie te, te agregaty nakłada taki durny obowiązek i durne przestrzeganie tego prawa majątkowego to jest ten tak zwany podatek od informacji. Więc, słuchajcie, jak coś się już nazywa podatek od informacji, to już źle wróży, nie? i no to, to prawdopodobnie sparaliżuje, wywróci do góry nogami jakiekolwiek użytkowanie dzisiejszego internetu. Mało tego to też powoduje, że te wielkie koncerny medialne, one sobie z tym jakoś poradzą, bo po prostu one zawrą umo sobie umowy z, z innymi gigantami, powiedzmy, jakoś to sobie rozwiążą. Natomiast wszystkie małe serwisy, mniejsze serwisy, nawet niekoniecznie bardzo małe, ale po prostu małe, nie, 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 tak, nie te giganty, będą miały z tym ogromny problem. Bo po prostu będzie, będzie organizacyjny chaos będzie, będą kolejne przepisy, których nikt nie będzie wiedział, jak się w nich poruszać, tak naprawdę. Będą jakieś próby. Próby, jakby zmiany tego przez nie wiem, jakieś różne kruczki. Więc to, co na przykład zrobiło RODO, nie wiem, na ile was to dotknęło tam w pracy, powiedzmy, nie? Ale to, co zrobiło RODO, to zrobiło wielki pierdolnik. Dla wielu firm to naprawdę było, była masakra. A teraz to te RODO to jest po prostu małe miki, przy tym, co się będzie działo. Więc to jest artykuł 11, i to jest, to jest po prostu tragedia. Ale jeszcze lepszy jest artykuł 13, który mówi, że że za treści które są umieszczane w internecie odpowiada nie tylko ta osoba, która je tworzy i publikuje, ale odpowiadają również te organy i te organizacje, te firmy, które jakby biorą udział w tym łańcuszku dotarcia do odbiorcy. Czyli jeżeli ja coś wyprodukuję na przykład niezgodnego z prawem, to i wrzucę to do sieci, to odpowiada również na przykład no i dostawca internetu. Albo koleś, którymi wynają serwer. Jeżeli oni tego nie sprawdzą i nie zgłoszą organom ścigania, to mają przewalone. Tak jak ja. I to powoduje, że w tym momencie dla świętego spokoju, po prostu, no bo kto, bo wyobraźcie sobie, że, że jesteście firmą, która wynajmuje serwery. Czy wy jesteście w stanie i załóżmy, macie 500, 1000 klientów. I każdy z nich ma, nie wiem, dwie, trzy strony jakieś. I czy wy jesteście w sta stanie zweryfikować, co na tych stronach jest, gdzie, w którym miejscu? Czy to jest jakiś chory absurd? Jeżeli ktoś sobie tam, nie wiem, wrzuci, poukrywa... Wiecie, bo to nie chodzi nawet o takie duże rzeczy, tak? Typu, nie wiem, pornografia dziecięca, bo to tam gdzieś tam jest nie wiem, jakiś tam, Dargnecie albo Na przykład takiego, można wyrzucić zdjęcie, wiesz, pada pomalowanego, wiesz, nie Na przykład, wzórki. albo możesz wrzucić zdjęcie torcika z swastykami z, 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 z Prince Polo nie? I to na przykład ktoś uzna za za szerzenie nazizmu, załóżmy. To, to jeżeli ja bym był właścicielem tego. Ale no. To ja dla świętego spokoju po prostu bym, no nie wiem, chyba nie wynajmował. No, nie wiem, nie wiedziałbym co, jak to na no to zareagować. Bo, jak ja mam kontrolować wszystkich swoich klientów, wszystkie swoje strony? Mało tego, to, to mówimy teraz o serwerowni, ale to samo musi robić YouTube? To samo musisz robić Twitter, Facebook, wszystkie Instagram, wszystkie te najpopularniejsze serwisy będą odpowiadały za treść, która jest na, ich, na tych portalach. I teraz najlepsze, pomyśl, taki, sobie, to jak to się ma... internet. pomyśl sobie, jak to się ma do streamingu, kiedy robisz to wszystko na żywo. No, I, i musi tam ktoś siedzieć i słuchać, kurde, czy, tak, czy, czy, czy nie tak. leci transmisja z ataku terrorystycznego. To jest właśnie. po prostu stworzone przez baranów, debili których niestety nie możemy powiesić na suchej gałęzi, którzy nie mają bladego pojęcia, jak działa świat. Oni, nie, oni, oni tego nie rozumieją. Oni nie wiedzą, że to rozdupi system medialny, jakikolwiek rynek medialny będzie, będzie po prostu zdruzgotany. Rynek reklamowy będzie leżał, kwiczał i robił pod siebie i tego się nie da naprawić tak paradoksalnie, bo to, będzie, to eee... będzie nawet coś takiego, słuchajcie, że przykład, no, jeszcze tylko no, przykład już już kończę na temat akta. Bo to, no ale ja, ja też bo to coś po chciałem, po no ale po dobra, po, dobra. No, no dobra. ale ja, ja po prostu ten wątek skończę swój, nie? W, okay, to, no. w, wyobraźmy sobie, że jest jakiś materiał w telewizji polskiej albo w, w tvn -ie. No tak dla kontrastu, nie? Żeby były te dwie strony barykady. I dam teraz taki przykład. Niedawno była głośna afera, która prze, przerzuciła, prze, prze, przebiegła tam przez internety polskie. Gdzie za, za, gromko za, za, zabrzmiały tam tytuły, że jaki to, jaka to policja jest teraz bezwzględna i, nie, i że w zasadzie żyjemy w świecie opresji, w państwie tam faszystowskim, bo, bo policja aresztowała y, jakichś tam gówniaków, którzy dookoła pomnika Smoleńskiego jeździli na hulajnogach, nie? Co się okazało? Wystarczyło sprawdzić monitoring. Nie, oni nie jeździli do oka pomnika Smoleńskiego. I tu nie ma żadnego znaczenia, czy to jest pomnik Smoleński, czy to jest pomnik Pstrowskiego w zabrzu. Nie ma w ogóle znaczenia. Gówniaki po prostu wskakiwały na ten pomnik i porysowały go, tak? Tymi hulajnogami, więc po prostu zniszczyły go. I policja ich tam spisała, upomniała i tyle. I w zasadzie, no może tam jeszcze będą z tego jakieś konsekwencje za zniszczenie, ale ale nic się strasznego nie działo. Wszystkie media o tym, tego głównego ścieku trąbiły w taki sposób jednoznaczny, tak? Bo im się to nie podoba na przykład ten pomnik smoleński z jakichś tam przyczyn politycznych. I teraz, są, I teraz media, które to odkręcały, to były głównie niezależne, małe media które na przykład robiły screeny z, z tych wszystkich gównianych wiadomości, jakieś tam zdjęcia gazet i tak dalej, pokazywały te tytuły i się z nich śmiały. W tym systemie stworzonym przez akta 2 to będzie niemożliwe, bo to będzie od razu ocenzurowane, od razu będzie to zablokowane ze względu na to, że takie materiały, które wyśmiewają nawet dziennikarską nierzetelność, będą zablokowane, bo one korzystają z... Z, cytują, na przykład korzystają z, z jakichś innych źródeł bez zapłacenia za nie. No, kolosalny absurd. Mhm. E, Wojtku, Akta 2 będzie w, w, w Unii Europejskiej. No, jeszcze by tego brakowało, żeby, żeby Unia Europejska mówiła innym, normalnym jakimś krajom, jak mają sobie urządzać u siebie prawo. No tak, tak, w Unii Europejskiej. No to przechodzimy na Facebook.com i Google.com i wszystko w temacie. No. Nie, ej, no ale to słuchajcie. to tak nie będzie działało. Ale poczekajcie, że Przy, Przypominam wam, że ja mieszkam w Anglii i ja mam Brexit. Gratulujemy. Nie? I ja nie będę miał żadnego akta, prawda? No jeżeli rzeczywiście ten Brexit w końcu nastąpi, bo się tam strasznie kurde w, w drzech. A tam, a tam. Ale mi się Tereska ten, ale historia. Ja jestem daleko od polityki, ale mi się tak ten troll z tym kotem podobał, od tej jakiejś tam minister francuskiej, co nazwała kota Brexit. Znaczy to, to <laughs> tak, był troll, bo, 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 ona nie ma kota, ale kurwa sam sam pomysł to jest po prostu idealny. Aha. Dobra, tak. czy, czy, czy my dzisiaj powodu, o tym Division powiemy, bo ja w sumie jestem ciekawy, wejść... może bym też pograł. Tak, tak, tak. Eee... No właśnie, jeszcze były newsy. I t... Stadia, i... Google Stadia. To, to jeszcze, to jeszcze newsy, tylko to tak, tak żeby, żeby jeszcze tak was trochę podjarać. Pod, pod to wyobraźcie sobie, że teraz wrzucacie sobie bezimiennego na Spotify'a, nie? No i fajnie. No ale w, idąc z tym takim myślenia właśnie z tego akta i tym. Jesteśmy tam subskrybować, klikać, tak, udostępniać? Tak. No, Jasne, tylko że teraz teoretycznie ktoś by musiał to wszystko przesłuchać, nie? I sprawdzić, czy my tam nie mamy prawa. Jak ja na przykład powiem nie wiem tam teraz, co mogę powiedzieć takiego, co by złamało prawo. Kurde, nic mi nie przejeżyło. Eee, chciałbyś jechać. A nie, nowa część Call of Duty powinna się rozgrywać w Nowej Zelandii. Aha, no, w Nowej Zelandii, tak, tak. tak I tak. skórki dodatkowe do pobrania, ja mogę je zaprezentować. <laughs> Nie <laughs> wiem, powiem na przykład... To tak biał, tak biał, koszty, biał, koszty. Ale pomyśl, Tomek, ile ta twoja skórka to by była najbardziej, klikaj na DLC, po prostu wiesz, kurde, za, za 50 złotych skórka do, do ściągnięcia. No, byłaby. No, także to tylko tyle, to tak, żeby się, żeby się zasmucić, o. Ale się nie smućmy, bo żyjemy w XXI wieku i teraz nie będziesz już nawet potrzebował ani komputera, ani. Znaczy nie, komputera będziemy potrzebowali nadal, ale nie będziemy potrzebowali konsol, żeby grać. Google Stadia, Microsoft, coś tam, nie wiem jak się to nazywa u nich. No i tak naprawdę chyba. To wszystko, tak. Microsoft idzie w chmurę, możemy sobie streamować gry yy, gdziekolwiek jesteśmy, na jakimkolwiek urządzeniu i Google wypuścił usługę, wypuści usługę, która się nazywa Stadia. I praktycznie jest to po prostu streaming gier do waszych urządzeń, tak. Gdzie, gdzie komputery obliczają wszystko i wysyłają gotowy obraz. Yy, temat stary, jak świat, był on live, jest, jest PlayStation Now. Wiemy, jak to działa. Jednym, jed, jedno pytanie. Wierzycie w to, czy po prostu to jest po prostu śmieszna sprawa? W na razie chodzi? jest śmieszna sprawa, bo to już ludzie przetestowali i, no i na razie jest... jest Tylko, że... No ale, ale działa, to to PlayStation to Now to... nie zostało zamknięte z drugiej strony przez tyle lat. Może to nie działa na poziom yy, yy, hardkorowców, którzy potrzebują tej reaktywności, bo to chyba przede wszystkim chodzi o czas reakcji tym wszystkim. Jeżeli masz dobry internet, to będziesz odbierał sobie ten obraz nawet i w 4K na żywo, tylko kwestia jest czasu reakcji, który będzie yy, funkcjonował no, no, w różne sposoby. No to ogólnie ma szansę się sprawdzić tak? przy rozwoju internetu. Ja uważam, że my wciąż jednak zaściankowo dosyć żyjemy i nie zdajemy sobie sprawy, jaki fajny, szybki internet może być gdzieś tam za, za, znaczy, za granicą. to się trochę mylisz, bo ogólnie Polska i z tego, co się dowiadywałem i jakoś trochę interesowałem w tym macie, to my ogólnie mamy o wiele lepiej rozwiniętą infrastrukturę, jeżeli chodzi no, o internet chyba niż na przykład nie, nie <laughs> Tak jest, tak jest. Dokładnie tak jest. My mamy, my mamy naprawdę nieźle, jeżeli chodzi o, o podłączenia do światłowodów, do szybkiego netu, także na to nie możemy Ta. narzekać. Potwierdzam, wy macie dobrze. No. No, a wiecie, jeżeli tutaj stawiamy całą, całą usługę za, uzależnioną jest tylko o, i wyłącznie od internetu, już pomijając sam lag, tak, ale no, wyobraźcie sobie sytuację, że przychodzicie po robocie do domu wieczorem, jedyne co macie w głowie to odpalić to piwko i włączyć jakąś grę, i no, niestety dziękuję do widzenia, bo macie jakąś awarię, tak, no, na wasz provider internetu ma jakiś problem. No i w tym momencie nie możecie grać, tak, no ja. Tomek, ale, ja ogólnie... ale masz ile masz gier, które działają ci? Tylko i wyłącznie, kiedy masz połączenie do sieci. bo... bo... A o, poczeka, poczeka o, czym, o jakiej grze dzisiaj miałeś mówić? A, ona nie potrzebuje internetu? Oczywiście. No jest od że cholery takich i gier, i no i myśli, w związku z tym też to... ich nie odpalisz. I no więc, tym jaką widzisz różnicę? Teraz Taką, że teraz masz alternatywę, a tam nie nie może być nią. problem. Tak. dla mnie, to, to jeszcze za wcześnie na takie coś, na takie usługi. Bardzo fajnie, ciekawie się na to opatrzy ogląda. Ale kiedyś trzeba ale zacząć. Mnie, Oczywiście, że jest za wcześnie, ale musi być ten moment rozwoju. No. Na Google Wiara ale... od Playaka też było za wcześnie, ale je wypuścili i zdobywają sobie jakieś Jasne, tam prowadzenie, ja. budując y, hmm. infrastrukturę, tak? Jasne, ja się zgadzam. Też hmm. mi się wydaje, że to jest kwestia tylko po prostu pewnego pewnego kroku. Może niekoniecznie pierwszego, ale kolejnego w jakiejś tam podróży, która która jednak będzie trochę dłuższa, to będzie trwało, poza tym wiecie... pytanie teraz, czy, czy, czy Sony nie, nie zakasa trochę rękawów z PlayStation, z PlayStation Now, żeby je rozwinąć i, i nie dać się zjeść temu Google'owi, no bo. No, Sony e... się już ze swoim PlayStation Now rozwinął do tego stopnia, że po będzie pozwalało pobierać gry na dysk twardy, więc tak działa ta usługa streamingu zajebiście, że, że pozwalają wam ściągnąć gry, żebyście mogli normalnie grać. Tak? Mm, Czyli ale, to w teorii... nie ale w teorii. Ale tak zajebiście, Nie, nie, nie. Czyli działa chujowo w takim razie. Nie, ale chwileczkę, bo z PlayStation Now dostępnego. ty mówisz teraz o opcji pobrania sobie, jeżeli grasz yy, korzystając z jakiegoś urządzenia. Nie, nie, nie. Rafał, jeżeli... nie. Rafał, jeżeli chodzi o samą usługę PlayStation Now, no to ona działa na zasadzie. Streamingu, tak? tylko że w tym momencie oni dodali jeszcze opcję, albo dodadzą opcję, przepraszam, ale aż tak tego nie śledziłem, że będziesz mógł normalnie na zasadzie Game Passa używać PlayStation okay. Now. Tak? Okej, okay, ale ja zmierzam, ale, do tego, i, i, i był ale, był ale do tego potrzebujesz urządzenia, do tego potrzebujesz urządzenia. A cały trik polega na tym, że PlayStation Now miało nie być tylko dostępne na Playyyach od samego początku. Od samego początku była mowa, że PC ciarze mogą se grać na PlayStation Now tak. bez. niezależnie od sprzętu, okay. i tak samo jak Google Stadia, też możesz sobie je odpalić na lodówce, na telefonie, czy, czy, czy wiesz, na czymkolwiek tam co ma wyświetlacz, nie? No ale pytanie, chcecie? Tak, e, po, po, poczekajcie, bo ja, bo ja też chcę coś o tym powiedzieć. E, przede wszystkim powiem pierwszą rzecz, że o Division 2 dzisiaj na pewno nie powiemy. E, do usłyszenia za dwa tygodnie. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz, słuchajcie. E, ja miałem usługę on live, on live, e, wtedy kiedy ona była parę lat temu. Grałem na telefonie, e, streamowałem sobie to na telefonie, tam miałem naprawdę dużo tytułów, derty, nie, nie derty. Pamiętam, e, fajne rzeczy miałem, bardzo dobrze to działało. Przypominam, że telefon był na Wi-Fi, nie po kablu, tylko był na Wi-Fi, więc e, i tak bardzo dobrze to działało. E, nie zauważyłem laga, aczkolwiek miałem wyświetlacz, może dlatego. E, I dosyć fajnie mi się Jestem, to Nie grało. się, ale ty nie widzisz ramek dookoła go do który masz obcięte, nie? <laughs> Eee, a, to prawda, okay, ty, to, to mu wyszło to, to, to idealnie. Było i... To było bardzo niemiłe. Obraziłem się w tym momencie. Dobra. To eee, ja jestem ciekawy, jakby mu się ten te... Godower odpalił w 320 na 480 albo 240, to czy on by po prostu stwierdził, że. Kurwa, chyba siądę bliżej tego telewizora, bo coś mi już leci ze wzrokiem. Dobra, zauważyłbym. E, Więc słuchajcie, tutaj nie mów, że wiesz, nie widziałeś żadnych opóźnień i tak dalej, bo to e, nie uwierzę. Nie? Dajcie mi coś powiedzieć. Słuchajcie, pierwsza rzecz. E, bo to jest temat rzeka. Pierwsza rzecz to jest taka, że co tam będzie, jaka tam będzie biblioteka, bo e, powiem Wam szczerze, że przy. Przy tym co się słyszy, że to ma kosztować tyle co PlayStation na miesięcznie, tak? I biblioteka będzie taka, że nie mam pojęcia, jakie oni gry mogą chcieć, ale nie wyobrażam sobie, żeby mieli nową FIFE i ja płacę za to powiedzmy, niech będzie 50 zł miesięcznie i mam powiedzmy nową FIFA, nowego Battlefielda, nie wiem, nowy Call of Duty i po prostu mam to wszystko na premierę w, w stadia. Nie wyobrażam sobie, żeby mieli taką bibliotekę, więc e, nawet jeżeli usługa. Z... Ja, ja wierzę Google, bo oni mają pojęcie, oni mają serwery, oni mają pieniądze przede wszystkim i, i mają, mają, mają zdolny programistów. I ja wierzę, że ta usługa będzie działała bardzo dobrze. Bo jeżeli Google tego nie zrobi, to może ewentualnie zrobić to Steam, a jak nie Steam, to już nikt tego nie zrobi, bo Sony chujowe ma serwery, a ewentualnie wujek Bill. Ale załóżmy, że, że usługa jest zajbista. Biblioteka. Tam muszą być naprawdę dobre tytuły, bo, sorry, no, PlayStation Now to jest, to jest, to jest usługa dla Wojtka. Powiedzmy sobie że to jest usługa dla Wojtka, ale to nie jest usługa dla nas, bo tam kurwa nic nie ma. Tam jest Starzywo. Ja nie, ja nie będę w takie rzeczy grał. A no. Ale stadia tak musi mieć do roboty tego, jeżeli oni, oni, jeżeli, jeżeli oni nie pierdolą dobrymi grami, no to, no to, to, to dziękuję. No to, to mogą być sobie taką e, niszą i mieć jakieś, nie wiem, rape day. -e. Ja mam to w dupie, bo i tak w to nie no to będę jest, grał, Słuchajcie, tak? to jest tak jak te streamingowe e... serwisy, które niby tam na PCT nie mogą być. No, wow, nie? Ale fajnie, tylko że tam po prostu jest, 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 jest zazwyczaj guzik. Na przykład, w ten, teraz już akurat nie o streamingowych, tylko o tych takich abonamentowych usługach. Wiecie, wy tam macie te PlayStation Plus, coś tam Xbox ma, też jakiś, jakiś szajs. A na przykład na PC tach EA ma też taką alternatywę. No i co tam jest na tym, na tym EA, na tej, na tej alternatywie, za tam jakieś dudki miesięcznie? No zazwyczaj są to gry po prostu, które albo są jakieś stare, strasznie. Albo są skaszaniami. No albo po prostu no są się. gry, które nie przyjęły się tak dobrze, jak się spodziewali, tak? I dobra, no to wrzucimy je tam, nie? No do, a, e, znaczy, trochę, skończyć. trochę Wojtek mylisz pojęcia, bo my niestety musimy płacić haracz, y, oczywiście okraszany takimi rodzynkami, że co miesiąc wrzucą nam jakąś jedną albo dwie gry, ale zasadniczo to jest, y, każda platforma ma haracz za dostęp do online'a. No, to też jest głupsze. No. I to jest element, który u nas wszedł na stałe, już, już jakiś tam czas temu, przy poprzedniej generacji poniekąd. i, i niestety tak. Tak już jest, tak? Ty byś się na to nie zgodził. W Google to będzie jakby połączone z dostępem do, do wszystkiego, no ale i Access to jest dostęp do tytułów już, nazwijmy to, niegotowych, tak? To jest jakby abonament na, na gry, a nie na, na te usługi, co gdzieś tam... No właśnie, powinniśmy troszeczkę ten, uporządkować to wszystko, bo tak naprawdę też możemy podsunąć pod to nową tą usługę od Apple, tak? Apple Arcade, gdzie... Praktycznie to jest jeden do jednego game pass, gdzie, gdzie płacimy miesięczną, e, miesięczny dostęp do iluś tam pozycji, które będą się poszerzały i Apple też będzie też otwiera albo otworzył studia, które będą robili gry konkretnie pod tą usługę. Więc na rynku w tym momencie idziemy w dwa kierunki, w dwa nurty się robią. Usługi na zasadzie Netflixa growego, czyli Game Pass i Apple Arcade, gdzie też będziesz mógł grać na urządzeniach typu iPhone, iPad i teraz w przyszłości też telewizory, LG, Samsung i tak dalej, gdzie też będzie obsługa hmm, Apple'a. Apple TV, i dru po drugiej stronie jesteśmy całkowicie w chmurze, tak? Czyli Google Stadia, e PlayStation Now, i, i, i nie wiem, jak to będzie na zasadzie Microsoftu. Nie wiem, czy to będzie też na takiej samej usłudze, czy raczej będziesz mógł streamować z konsoli na, na jakiekolwiek inne urządzenie w pomieszczeniu, bądź e e na świecie, tak? Mówisz teraz momencie... o czym? O czym teraz mówisz? Mówię o dwóch kierunkach, w których idzie Aha, dobra, growy, okay, tak? no, no, dobra dobra Game Pass i streaming, nie. I ja na przykład, jeżeli chodzi o moją osobę, ja jestem jak najbardziej na tak zwolennikiem Game Passa, usług takich no to a tak. no, growy Netflix. Nie? Myśle, myślę. Raczej że... w streaming nie wierzę. Myślę, że jesteśmy z starej daty. Dlatego ja jestem tego samego pomyślunku Tomku co ty. Więc słuchajcie, najważniejsza jest biblioteka na stadia. Pamiętajcie, że Netflix wybił się. Z Swoimi produkcjami. House of Cards, te Orange, and the coś tam, Color Black, czy coś tam. I miał mo mocne swoje tytuły. Z grami jest zdecydowanie trudnie. To nie jest da, dacie dobrego aktora, dacie mu e, koszulkę z czaszką i macie 13 odcinków Punishera, tak? To jest zupełnie co innego, tu jest setki 200-300 osób pracuje nad jedną grą i oni nie mogą przypierdolić 20 studiów, które będzie im robiły gry, bo po prostu ich nie stać na to i w ogóle to będzie nieopłacane, więc z grami jest zdecydowanie ciężko i ja widzę, że tutaj Assassin's Creed właśnie Odyssey będzie na stadia. Może, może z coś pogadali, może coś od Ubi wezmą. Więc e, ewentualnie Wydaje mi się, że będzie to wyglądało tak, że po pół roku wędruje to do stadia i chłopaki mają, powiedzmy, z abonamentu jakiś tam procent wliczone od godziny, ile użytkownicy w to grają, w to, w, to, w to jestem w stanie uwierzyć, ale jeżeli mam grać w AAA, to największy hype jest wtedy, kiedy one wychodzą, a nie tak pół roku po premierze. Takie jest moje zdanie, więc naprawdę to będzie bardzo trudne zadanie dla stadia, dla wujka Gogla. Jak on to ogarnie? Ale tak, mi się to podoba to, ten, to, to, że, to że tam są pewne ciekawe pomysły, jak yy, uatrakcyjnić i, i, i wypromować, jakby, tą rozgrywkę online, wykorzystując plusy, które są na konsoli niedostępne. Bo yy, wyszedł, wyszedł Apex chociażby ostatnio, tak, który jest darmowy yy, mhm. i trochę czasu minęło, zanim zagraliśmy w niego, yy, czy tam próbowaliśmy pograć sobie razem dlatego, że każdy musiał zainstalować coś tam, odpalić samouczek i tak dalej a oni tam mówią o fajnym rozwiązaniu które ma pozwalać yy, wiesz, przy wyświetleniu się posta na facebooku kliknąć yy, i w tym samym momencie w chromie z facebooka przeskoczyć do znajomego do gry w to samo miejsce jeżeli coś takiego by miało zadziałać, że o teraz mam chwilę fajnie, wbijam się do Tomka bo Tomek zaprosił i, i wchodzę mu tam pomóc z jakimś bossem w Division to to będzie działało zajebiście znaczy, jeżeli będzie działało, to będzie fajne, tak, jako takie rozwiązanie. No. I... To może działać, no, tak, tak. To jest zupełnie inny poziom. Jeżeli Bo nie masz instalacji, nie masz niczego, tylko, tylko wchodzisz tak. po prostu do, na filmik do YouTube'a, którym sterujesz, nie, w tym samym momencie. Tak jak ostatnio gdzieś testowaliśmy, pojawiło się w kilku różnych miejscach, yy, wiesz, wspólne oglądanie jakiegoś tam materiału na przykład, nie, no to... to... To jest jakaś tam nowość i, i sprawia trochę, trochę inne, inne, wrażenia. No i jeżeli będzie to w tym kierunku rozwijane, to, to spoko, nie? My co prawda jesteśmy odcięci od PlayStation Now i stadia też na razie nie są dla nas, ale, ale wiesz, akurat jak, jak przyjdzie, no to Netflix też nie przyszedł do nas na dzień dobry, tylko się gdzieś tam kiedyś rozwijał. Nie wiem, czy pamiętacie, w którym roku powstał. A, a jak wejdzie do nas, to może już będzie miał tą bibliotekę i, i to wszystko. Jako gdzieś tam jakieś dodatkowe urządzenie, które miałoby się odpalać i, i z mojego starego laptopa dokładnie tyle samo obciążać go o odtwarzanie filmiku na YouTube, to czemu nie? To ja, ja mogę sobie poklikać wtedy w coś. 29 sierpień 1997. Wtedy powstał Netflix, więc 22 lata temu. No, no, a my mówimy o Netflixie tak naprawdę na gorąco od dwóch, trzech lat, nie? Tak, tak. Na takim gorąco, gorąco, tak. No wiadomo, że to raczkowało, pewnie było małe i tak dalej. E, tak, ale, ale coś takiego było. Eee, tak więc słuchajcie no, Myślę, myślę że, że tutaj O tym stali D można mówić Ja, ja, ja tylko, e, nie, nie wiem czy widzieliście Ale jak tam e, Było takie zdjęcie, ja w sumie mam je przed sobą Że e, PlayStation Pro Tam, e, tam Ten za zakres obliczeniowy 4,2 teraflopy Xbox One X, czyli najmocniejsza konsola Jaka jest na rynku, 6 teraflopów No i stawia 10,7 Więc 10,7 no to jest ładne pierdolnięcie, tak? Z tym, że z tym, że. No ja sam jestem, oni do końca nie chcieli po, powiedzieć, co tam dokładnie będzie, no to wiemy, że tylko jest 16 GB No ale no, jakiś potwór pewnie tam siedzi. jestem ciekaw, czy ten abonament zrównoważy się z poborem prądu. Tego, na czym będziemy tam grali gdzieś na jakimś serwerze. No Ale czemu miałoby się raz, nie zrównoważyć dwa... z poborem prądu? Właśnie o to chodzi i to jest słuchaj ten... Jest... Nie, no, śmieję się, Rafał, śmieję ale wiesz, się oczywiście. To jest że ten śmieję. sam model, Krystian, co yy, w Warszawie teraz korporacje. Biorą taksówki. Kupiły sobie, wiesz, dosyć drogie w zakupie, ale tanie w utrzymaniu e, taksówki, które są. Toyota, Toyota. Oczywiście, że Toyoty, dlatego że one są jednocześnie hybrydowe i jeszcze przerabiane na gaz. I e, to jest taka po prostu piękno taksówkarskie, bo, bo jeżdżą za 4 zł teraz, nie? E, natomiast one rzadko kiedy. Oczywiście. Są taksówkarze, którzy sami sobie kupują taką furę, natomiast one jeżdżą przez 24 godziny w zmianach ośmiogodzinnych, jeden na noc, drugi na dzień, trzeci na ten. I tutaj tak samo ten serwer będzie ze mną pograł dwie godziny wieczorem, a potem z innym jakimś tam, wiesz, Hindusem, Arabem czy ktokolwiek no, no, tak, kto to tak, odpali. Tak, oczywiście, Więc oczywiście, on będzie 24 będzie na dobę zostało. sobie śmigał i w związku z tym będzie na siebie zarabiał o wiele szybciej. Eee, słuchajcie, chodzi głównie o bibliotekę. I chodzi głównie też o cenę. Zobaczymy, ile to będzie kosztowało na wyjście. Mówi... A czy też, no, też dobra, jest mów. jeden taki problem, który już praktycznie mnie dotyczy i widzę jego największą wadę to odnośnie Game Passa jest. Nie wiem, Rafał, czy ty tam jakoś się więcej bawiłeś. Ale ja w tym momencie Game Passa opłacam, bo opłacam no po prostu tam wychodzą gry, które albo mnie nie interesują, albo już ograłem, ale opłacam ten abonament dalej, żeby po prostu, a może w następnym miesiącu coś wyjdzie ciekawego, może, może jednak coś pogram. Plus kolejna sprawa jest to, że wiele gier, które wyszło i bardzo się cieszyłem, że wychodzą, pograłem parę razy i te gry zniknęły, zapomniałem o nich. One nadal są na Netflixie, na, Netflixie, na Game Passie, ale w tym. Momencie praktycznie, no zapominam, że te gry tam są, bo ich jest za dużo. I po prostu, no, jak coś dostajesz za darmo, no to aż tak tego. Nie no, nie, to, się jest, to jest dokładnie nie, tak nie, wierzę, samo, jak chodzi, kiedyś nie? było na składance od Pirata, wiesz, pięć gier na jednej płycie. To też nigdy wszystkich nie ograłeś. Tak jak kiedy sobie kupiłeś, wiesz, full price oryginała i miałeś po prostu tą płytę, wiesz, z namaszczeniem do domu, zaniosłeś, nie? Mhm. Na Sankach. Dokładnie. Natomiast to samo jest na Netflixie w serialach, jest od cholery ich rozpoczętych, które nawet chętnie bym skończył, ale po prostu zapominam o nich i, i gdzieś tam przypadkiem na nie trafiam, bo algorytmy mi ukrywają je powiedzmy i jeżeli chodzi o Game Passa, no to jeszcze nie jestem w tym momencie, bo, bo tak naprawdę wszystko co chciałem na początku to sobie ściągnąłem na dysk i tą listę sobie konsekwentnie czyszczę, a, a teraz jak y, Xbox mi pobrał kasę na kolejny miesiąc trzy dni przed końcem mojego abonamentu, to stwierdziłem, żeby się y, poszli tam, wiesz, no nieważne, nie, nie chciałem przeklinać, ale w sumie już i tak naklałem w tym odcinku ty, że niech spierdalają i zażądają zwrotu gotówki natychmiastowo, więc jestem bez Game Passa i na Play'aku się znowu kochamy. O, oh, oh. Rafa wróci do kary. Czy, czy oni tak naprawdę, jeżeli chodzi o Google Stadia, to czy oni będą kasować za dostęp do usługi, jako dostęp do usługi typu, wiesz, Xbox Live i PlayStation Plus, e, a gry będziesz musiał kupować jeszcze dodatkowo, czy po prostu płacisz ala Netflix i masz całą bibliotekę będziesz gier? Będziesz miał całą na pewno bibliotekę gier, i zaufaj mi, że jeżeli chodzi o Google, to na początku będziesz to miał za darmo albo za pół darmo. Przecież jak dyski Google weszły, to, to, to też od od razu każdy dostawał ileś tam za darmo yy, i nawet nie było dużym problemem po darmożce sobie złapać jeden terabajt na tym dysku, czy coś w tym stylu. Yy, podejrzewam, że tutaj też będą takie opcje, że so, możesz to yy, w dowolnym momencie na przykład na godzinę odpalić, tak? Yy, pod swoim Gmailem i, 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 i wiesz, przetestować, tak, jak akurat jak. ktoś tam kliknie, nie? Yy, czy coś w tym stylu. To wiesz, tym bardziej, że, tak, tylko, że do że... Gmaila yy, karty kredytowe już, już w tym momencie są podpięte, wiesz, w większości sytuacji do sklepu gogla, więc co to za problem, nie? Tylko, tylko poczekacie czekajcie, czekacie, tylko że to, że kurwa na pilocie nie będziesz grał, tak? Tylko potrzebujesz pada, żeby pada kupić, to nie tak wiem... samo pada, jak, jak i klawiatury, do... jeżeli siedzę przed komputerem, to odpalę sobie na klawiaturze od razu, no a jeżeli potrzebuję pada, no to, to sobie kupię tego pada, jak mi się spodoba na klawiaturze, już no nie bo to poczę. ewentualnie... Tak, ewentualnie jak na kompie, no to ewentualnie tak, ale na telewizorze... Jeszcze, pan, Raszem tu jest najmniejszy problem. Możecie kupić ten dedykowany, który będzie... I tak, ale jak chcesz spróbować jedną godzinę, to po co masz kupować? No dobrze, no to podłącz to jakikolwiek córę. pad do telewizora, jeżeli masz telewizor, A, o podłączysz ten. A podłączyć mi pada to... od, od, od Playki do telewizora. Google cię najpierw nie, 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 będzie... Kabel USB, ale Krystian, ale no oczywiście, podłącz teraz w tym momencie kabel od, 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 kabel mikro-USB, podłącz sobie spadem do telewizora i zobacz, będziesz mógł grać w te gry, które masz na telewizorze padem od Playki. No co ty teraz opowiadasz, nie? Naprawdę? Oczywiście, że tak. Tak I... samo jest z Xboxem, więc to pad jest ja nie wiedziałem problemem. Nie problemem. Dobra, no, to no to okej, teraz widzisz, porządku, podcast i uczy. W porządku, w porządku. E, nie, nie, nie wiedziałem na tym. E, dobra, e, więc słuchajcie, stadia, stadia jest, jest nie wiadomo, czy będzie. E, może będzie czymś dobrym, e, może będzie czymś niedobrym. Zobaczymy, kiedy wyjdzie. Jest jakaś przybliżona data premiery? Coś, coś chyba ten. Ja, ja tam nic takiego nie widziałem w sumie, więc. Eee, znaczy, no to... Dla Polski to wiesz, nie dla psakiem A, bo... no tak, jeszcze wy, przecież nie będziecie tego mieli Kurwa, zapomniałem, no tak No tak, przecież tam Polski nie ma, kurwa eee, No tak, no to ewentualnie Jakiś streaming z... A nie, streamingu też wam nie zrobię, no kurwa co Ale cebula, normalnie cebula no okej okay. A jak jesteśmy no, przy no, cebuli To, wiesz, to tak przebieramy nóżkami, żeby nam to wprowadzili Że po prostu masakra, Okej, okej okay, okay. A propos cebuli, szybkie, szybkie, szybkie to już to wiadomości. Apple wydaje swoją własną kartę kredytową, tak? Czyli Apple wydaje swoją wirtualną kartę, która działa na zasadach Revolta i każdej innej wirtualnej karty, jaka jest. Mhm. Co ciekawe, karta będzie bez kompletnie żadnych opłat. Nie będziesz płacił miesięcznie, rocznie, nic, nie będziesz miał limitów, żeby wydać tyle i tyle, żeby mieć ją za darmo. No po prostu, to jest darmowa karta, darmowe konto wirtualne, co więcej, za każde jakieś tam zakupy w skali chyba miesiąca czy tygodnia, to już tam mniej ważne, jeżeli chodzi o to, będziesz dostawał zwrot pieniędzy za zakupy w miejscach, gdzie Apple Pay jest dostępny. Ale tutaj się nasuwa oczywiście jedno ważna rzecz, jeżeli chodzi o moją osobę. Czyli jeżeli mamy kartę, która działa na całym świecie i zostaje wydana w Stanach i przy współpracy z Mastercardem, czy ja znowu będę mógł robić cebulę i kupować gry z Argentyny, Turcji na moim Xboxie? Jak życie? Jeżeli... Jeżeli jest tam taka usługa dostępna, to słuchaj, pewnie to będziesz możliwe, musiał, tak. a wiąże się to tylko z tym, żeby wiedzieć za co płacisz, tak? Wiesz, Google ma tą yy, przewagę, że oni mają w tym momencie Google Paya połączonego. Możesz kartę swoją zostawić w domu, przez Google Paya ściągać z niej kasę, płacąc telefonem, jak masz NFC, yy, bez żadnego znaczy, podpinania. To I wtedy, to i tak wtedy Google działa. wszystko wie za co płacisz, tak? Tutaj, jeżeli będziesz miał taką kartę, która będzie jakieś tam miała preferencje względem twojej karty bankowej i będzie ci wygodniej wpakować na nią 1000 złotych i tą kartą sobie gdzieś tam wiesz płacić za pewne rzeczy, to tylko i wyłącznie sprzedajesz informacje o swoich transakcjach. Nie, 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 to, to, to tak nie działa. Jeżeli chodzi o płatność przez Xboxa z innych regionów, jeżeli chcecie kupić gry na cebuli, tak jak to wiele razy mówiłem, że można, to musicie mieć kartę kredytową, kartę wirtualną, wydaną w banku, który jest aktualnie w tym danym rejonie. Jest taki kruczek, że praktycznie wszystkie karty kredytowe, wirtualne, wydane w Stanach Zjednoczonych są, jest możliwa płatność nimi przez Xboxa kupującego. Z gry z Argentyny. I niestety to wszystko poblokowali. I w tym momencie wychodzi Apple na rynek, który jak wiemy dba bardzo o wszystkie dane klienta, o ochronę haseł i tak dalej. I wyobraźcie sobie sytuację, że ludzie mają i używają te, tego Apple karta i nie mogą zapłacić w Argentynie i piszą to do Apple'a. Moim zdaniem raczej oni tego tak nie zostawią, a mają pieniędzy dużo, więc zdrowy rozsądek podpowiada mi, że jak najbardziej będę, będę mógł płacić i kupować gry przez Argentynę i nie będą oni tego w stanie w żaden sposób zablokować, a jak zablokują, no to Apple nie zostawi tego po prostu tak, no bo to. Troszeczkę na ich wizerunek wpłynie, wiesz, że reklamują kartę, którą możesz płacić na całym świecie, bez żadnych opad, ale nie możesz kupować w Argentynie, nie? Więc jestem ciekaw, jak sytuacja się rozwinie, eee, jak wszystko pójdzie dobrze, no to, można się niedługo spodziewać to, że, że znowu cebula z Argentyny i Turcji na Xboxie wróci do łask, nie? Więc to to w formie ciekawostki. Więc Tomek, jak będziesz miał, to dasz znać, kupisz i przetestujemy i tym optymistycznym akcentem, słuchajcie, kończymy 132 odcinek. Słuchajcie, standardowo ze względu na to, że dzisiaj też jest Wojtek, więc standardowo wchodźcie oczywiście na nerdomasa.pl, tam Wojtek wrzuca nowe, nowe teksty, wrzuci też o akta 2, więc jeżeli chcecie się bardziej zagłębić w temat to wchodźcie, zobaczcie co tam pisze. Poza tym, oczywiście, bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, Facebook, grupa facebookowa, zobaczcie, dlaczego, co się dzieje na grupie, że Tomka Facebook zbanował. Poza tym, oczywiście, najlepsze radio na świecie, czyli Black Widow Radio, tam zawsze gramy, jesteśmy, możecie nas posłuchać. No i myślę, że tyle mailem możecie pisać, tak samo bezimienny podcast No. I słuchajcie, w dzisiejszym odcinku nagrywał Christian Kender oraz Tomasz Zawadzki. Dzięki za uwagę. Wojtek Kocjan. Dzięki, cześć. I był z nami Rafał Dziękuję, pozdrawiam. A my standardowo słyszymy się za dwa tygodnie, już prawdopodobnie będzie o The Division 2. Więc trzymajcie się drodzy słuchacze, do usłyszenia, cześć.